Witam serdecznie w kolejnym... w kolejny, <ścoughs> Dobra, jeszcze raz. Witam w kolejnej części naszego cyklu powtórki filmów Marvelowych i jesteśmy w tych mrocznych czasach jeszcze uniwersum, gdzie zdarzały się filmy dosyć dziwne, gdzie Marvel poszukiwał swojej drogi w, tym, w, tym całym, w tej całej zabawie i do tych najgorszych rzeczy jeszcze dojdziemy, które są najgorzej wspominane i już doszliśmy nawet, no, bo ten, ten Iron Man drugi, o którym dzisiaj będziemy gadać to nie jest zbyt dobry film Marvela. To nie jest jakieś wielkie kino. I to jest coś, czego ja nie oglądałem od 150 lat. Nie wiem, jak moi goście, których już tutaj przedstawiam. Jest z nami dzisiaj gościnnie Baltek Przybyszewski, znany m.in. z podcastu Podcastex. Dzień który dobry. jest fantastycznym podcastem i jego polecam. To jest najlepszy podcast z tych, w których nie biorę udziału. Jeszcze. Już raz prawie byłem, tylko skopałem, ale to, o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Ma również swojego bloga. Na fanpage'a, w sumie na Facebooku. To też jest blog, nie? To jest blog w zasadzie. No. Tak. Pst. Liczne rany kute. Piękna rzecz również. I jest ze mną Oskar, który jest tutaj zawsze ze mną, bo ja sam bym niczego nie nagrał, bo to było straszne, niczego bym nie zapisał. I będziemy dzisiaj gadać właśnie o Jeroen Manie Dwójcy, więc spytam najpierw gościa, czy wracałeś do tego filmu od czasu premiery? Tak, raz wracałem. Pamiętam, że on mi się nie podobał już przy okazji premiery, co było dość dziwne, dlatego że wtedy chyba kupowałem z grubsza wszystko super bohaterskie, co było w kinie. I wróciłem do niego przed Infinity War, bo wróciłem do wszystkich Marvelowych rzeczy przed Infinity War. Po prostu zrobiłem sobie powtórkę. Tam to potrwało 2-3 miesiące. Yy, yy, no I tak, no, nie mam za wiele dobrego do powiedzenia o tym filmie, ale to może za chwilę, więc ja wracałem. Ja nie. Ja obejrzałem go tylko wtedy, kiedy, kiedy wyszedł. Więc mam takie mgliste wspomnienia, bo to było jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jechałem na tym bazie, ale pamiętam, że ten film gdzieś tak minął obok, z tym, że. Trochę nie zgodzę się z swoim wstępem, kiedy powiedziałeś, że jeszcze Marvel tak dociera. Właśnie ten film problem jest taki, że oni tu... Jeszcze jak w Iron Manie i Halku to było na zasadzie takiej... Zróbmy dwie rzeczy, zobaczmy, która się sprawdzi, Hulk nie, Iron Man tak. To bo generalnie była ich droga. Tutaj to już było... Okej, okay, wiemy dokładnie, co chcemy robić i lecimy z tym. I ten film jest jednocześnie trailerem Avengers. Już mam wrażenie, że tutaj ktoś miał pomysł, już chcieli coś konkretnego robić, tylko jeszcze nie do końca wiedzieli jak. Jak wcześniej jeszcze patrzyli, co się przylepi, tak tu już zobaczyli, że się przylepiło, ale, ale, ale jeszcze kotłował się pomysł, jak do tego dojść i ten film to jest taki... Tak, tu budujemy Avengers, od tego zaczynamy. Tylko trochę nie mamy pomysłu na to, jak Tylko to zrobić. chodzi o to, że to było już, to, to już takie szukanie drogi, takie... Yy bez pomysłu, że to co dzisiaj już widzimy, nie, ale tutaj to było na maksa, to było podstawą tego filmu, czyli zapowiadamy rzeczy, które będą, nie, tak. on jest taki zupełnie przejściowy, ten film miał ma fabuły, to jest tak, tak jakbyśmy zobaczyli coś, co jest środkiem czegoś i gdzieś to miało początek, którego nie widzieliśmy, gdzieś to się zakończy, mhm. kiedyś tam, zobaczymy, I ten film o niczym nie opowiada praktycznie, bohater jest żadnej drogi konkretnej nie przechodzi, są jakieś, wiesz, cuda e, dziwy z tym pierwiastkiem i z tym wszystkim, co, o matkę, to są straszne rzeczy dla jest mnie to jest jeden, bez powodu. jeden z dwóch filmów MCU, które wyglądają trochę tak jakby właśnie służyły tylko temu, żeby rozwijać uniwersum, a nie bardzo się sprawdzają jako film rozumiany jako trójaktowa struktura i tak dalej. Drugim to jest moim zdaniem czas Ultrona, który też właśnie skupiał się na zapowiadaniu rzeczy, mm -hmm. które będą, niektóre w ogóle nie wypaliły, jak dzisiaj wiemy, bo ta, ta, ta jakaś wizja Thora, nie pamiętam, czy to, czy to się w ogóle sprawdziło. I Iron Man 2 wygląda trochę tak samo. W sensie, że to jest taki... Trochę produkt filmopodobny, e, który ma jest potwornie pokopany, jeśli chodzi o to, jak został napisany i jak zostały, e, powiedzmy, rozdane karty w tym scenariuszu i, i co tam się dzieje. Dlatego, że, no nie wiem. E, obejrzałem sobie go ostatnio, po, po raz ten trzeci w życiu, a potem oglądamy go sobie fragmentami, żeby, żeby zobaczyć, co jest nie tak ze strukturą. I na przykład odkryłem, że w ciągu 51 minut filmu, o, okolice 50 minuty to jest, to jest ten moment, kiedy Iron Man jest pijany i sika w zbroję i tak dalej, to do tego momentu Iron Mana mamy na ekranie 3, około 3,5 minut, niecałe 3,5 minuty. W pierwszej scenie, kiedy on tam wlatuje, znaczy Iron Man rozumianego jako gościa w zbroi, okay. tak? W pierwszej scenie, czyli e, wtedy, kiedy on wlatuje na, e, expo. E, na expo, tak? I w drugiej scenie, kiedy pojawia się z walizki i tam jest dosłownie minutowa, ona trwa minutę, ta walka z, z Plaszem, tak? Do tego momentu mam 3,5 minuty Ironmana, co nie byłoby nawet problemem, bo jak Ironman 3 potem udowodnił, Tony Stark nie musi być Ironmanem, żeby być fajny, ale wszystko inne, co się dzieje w ciągu tej pierwszej prawie godziny filmu, jest strasznie nudne i rozciągnięte. Ta komisja senacka trwa 10 minut chyba tam, czy coś Która tego. By, byłaby to, fajna, jakby trwała 3 minuty, To jest nie? prawda. <laughs> Ten film, właśnie jak do niego teraz wracałem, on jest koszmarnie nudny. To, to, to jest jego chyba największa, karygodna rzecz. No, może wiele wybaczyć filmom superbohaterskim, jeżeli są rozrywkowe, prawda? Jeżeli przede wszystkim zapewniają rozrywkę, ale on nie zapewnia rozrywki. W nim jest ten problem, że, że przez bardzo długi czas zastanawiasz się, o co w nim chodzi. I z nim jest. Mój problem, był, jakiego ja oglądałem teraz, taki, że tam jest kupa wątków, które idą równolegle w tym filmie, ale one nie mają ze sobą nic wspólnego. Masz motyw z tym. Yy, Swoją drogą, ale to pogadamy obok, bo trzeba pogadać o tym, jak ten film yy, zaczyna rzeczy, które mogłyby być bardzo odważne, a ostatecznie nic z nimi nie robi, jak ściganie, zura i tak dalej, ale o tym trzeba oddzielnie pogadać. No ale masz wątek umierania Starka, który idzie w jedną stronę. Nagle znikąd wcina się Deus Ex Nick Fury, który wpada i to rozwiązuje niejako ten wątek. Nie wiesz skąd to się bierze. Whiplash ma swój w ogóle wątek, który nie, nijak nie ścina się z wątkiem umierania starka. To, to one nawet nie są obok siebie. To, to nie jest to samo, nie? Ma, 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 masz to. Gdzieś w to wszystko wchodzi Black Widow, która w sumie nie wiesz, po co tam jest, ona jest jeszcze gdzieś tutaj oddzielnie. I jednak nie mam nic przeciwko wielowątkowym motywom w filmie, ale one powinny mieć chociaż jeden theme, jak masz, nie wiem. Starżników Galaktyki, gdzie czasami te wątki idą obok siebie, no to główny film to jest, że to rodzina, wątek ojca z synem, czy coś takiego, i czujesz, że one są tak naprawdę w jakiś sposób obok siebie ustawione. Wątki w tym filmie rzucałeś, ściągnąłeś parę stabilizy, wróciłeś do Blendera i są. One, one, nie ma wrażenia, żeby one jakkolwiek nawet tematycznie się łączyły. Jeżeli jak masz wiele wątkowy film, to musisz mieć ten moment, gdzie nagle masz takie klik wiesz, w głowie, nie? że wow, to się wszystko łączy, nie? To wszystko to czegoś prowadziło. Po Nawet na poziomie tematycznym, prowadzone? chociażby, nie? No, tak, tak, tak. A tutaj to jest niesamowite, bo na przykład wątek Whi on jest cały czas gdzieś z boku i bohaterowie się z nim zupełnie mijają. On tam przy, przylatuje na koniec i nikt tak naprawdę nie wie, kim on jest, nie? Co on robi w tym filmie. Tyle co Tony Starek w internecie wyszukał, czy tam gdzieś w aktach tego swojej firmy, nie, firmy Ojca, że tam jego ojciec z nim współpracował, nie z tym, z jego ojcem, i tam były jakieś te rzeczy, że on tam wywoził, tam tak technologię gdzieś tam do siebie chciał To do niczego nie krasy. prowadzi. Ten, tak, to do niczego nie prowadzi, bo to nie, nie mówi nam nic o Iwanie Wanko, nie? To mówi o jego ojcu, który coś tam kiedyś robił. A ten Iwan jest po to, żeby być, nie? On się pojawił, chciał wpierdolić Starkowi na tym torze, gdzie zresztą to jest idea, idiotyczna scena, bo nawet nie wiedział, że Stark weźmie udział w tym wyścigu, bo Stark się zdecydował jakąś sekundę przed rozpoczęciem, nie? To było idiotyczne, ale on tam nie ma żadnej roli. On na koniec nie. przylatuje, wiesz, odsłania ten hełm, Tu jestem ja, Iwan Wanko, i ten Rodin nie ma żadnego pojęcia, kto to jest, tak naprawdę, nie, że on tam był wcześniej na tym torze, ale po co on tutaj jest teraz, nie, czemu on ich atakuje? To nie ma, nie ma, żadnego sensu. I ta postać jest tak nie szczególnie, że mamy tutaj super aktorów. To jeden z jeden z najfajniejszych castingów w MCU jaki był, nie, mamy Mikiego Rurka, mamy Samara którzy mogliby tyle zrobić, a nic nie ma, żadnej I treści. I robią. Co więcej, robią. Oni się starają i czasami. No tak, na nie, nie, wychodzi, nie, jest, tak, tak nie chodzi, ale nic z tego nie wynika. Tak, wiesz, to w to, to jest ulubiony wątek. Ten... Ej, to jest mój ulubiony wątek ogólnie tych złoczyńców, bo to jest gangol sena, który gdzieś tam na boku się rozgrywa, nie? Ten chce papugę, wiesz... ten, ten mu znosi rzeczy, ale to do niczego nie prowadzi. Okej, okay, no to skoro zacząłeś wątek złoczyńców, to, to pogadajmy o nich. Ehm, bo z... ja mam taki problem, że. Co by nie mówić o późniejszych filmach Marvela, które potrafiły być lepsze i dużo gorsze. Nie, gorsze niż Iron Man 2 to nie, ale gorsze. To w momencie, w którym wprowadzasz taki wątek jak. Jak wątek Iwana Wanko, jak wątek tego, że. Ej, jego ojciec pojechał na Syberię, został zesłany, bo w sumie zrobił coś złego, ale teraz grzechy ojca i tak dalej na syna. To jest coś, co powiniene się rozbudować. To jest. Cały wątek wokół Starka, który powinien być zestawiony z Iwanem Wanko, pokazać, że jeden dorastał w drugich, w jednych warunkach, drugi w drugich, powinni mieć na ten temat rozmowę. Stark powinien zrozumieć, że był przywilejowany w porównaniu do gościa, który wychował się w innych warunkach, i tak dalej, i tak dalej. Tu się cały wątek buduje z tego, gdzie oni w końcu powinni mieć tę rozmowę, gdzie Stark ostatecznie mówi, że nie wiem, że mu przykro, że rozumie, że on, że miał farta w tym wszystkim, że tak naprawdę. Zrobiliśmy, jesteśmy w miejscach, w których jesteśmy przez naszych ojców, ale to nie ma nic wspólnego z tym, kim my byliśmy w tym wszystkim. Tu, tu, tu cała masa rzeczy wokół tego się tworzy, a masz gościa, który <laughs> nie, nawet nie wiesz skąd, sk gdzie, gdzie się jego wątek zaczyna, no bo masz to, że leży jego ojciec, umiera, oni w jakiejś biedzie żyją, a on nagle stwierdza, wyciąga z szafy projekt reaktora łukowego i go robi. I myślisz, czemu nie zrobiłeś go wcześniej? Czemu jesteście w jakiejś. to zarobić. Mogłeś na tym właśnie. O, tam jest ta scena, że Stark mówi, że mogłeś tym zrobić, a on mówi, że nie, tutaj chcecie zniszczyć. Okej, okay, teraz chcesz go zniszczyć. Ale czemu klepaliście biedę tak, tak długi czas? Miałeś reaktor łukowy. W... O, o co ci chodzi? Jak mówiliśmy, mieliśmy. Bartek o tym nie wiesz. Nasz główny temat. Ehm, o, jako Halku gadaliśmy. To główny nasz p podtytuł było Ochuj chodzi abominacji. I bo nikt z nas nie kombinował, nie, w końcu nie wie o co chodzi temu złoczyńcy, to tu mamy ba bardzo podobną sytuację z Wanko. Ja Chciałbym znaczy, totalnie, to totalnie zobaczyć alternatywną wersję tego filmu, jak Wanko coś zaczyna budować na początku, że ojciec żyje i zbudował, wiesz, tam jakąś zbroję latającą i bierze ojca na Hawaje I sobie tam żyją w spokoju, w cieple, nie? Sprzedają tą technologię i to by był piękny film. I to by, wiesz, mogło iść do Sundance, a A24 a, mogłoby wydać. Wiesz, i by był super, nie? Wielki hit. I Oscar pewnie dla Mike'ego. Whiplash to jest w ogóle dość interesujący case, jeśli chodzi o, o, o kino hollywoodzkie, no, i w ogóle o kino, no bo to jest bohater, który jest zagrany okej, okay. Rourke, Mickey Rourke sobie czasami robi a ja, czasami nie, jakby potrafi tam przemycić troszkę dramatyzmu w tej roli, to jest ok. Jego wątek, e, no ma swoje tam wady, ale, ale z grubsza jest ok. Jakby jako wileń, jako jak, który jest zdesignowany tak, a nie inaczej, jest spoko. W sensie podobają mi się tego jego pejcze Scena na torze jest rzeczywiście głupia, ale fajna. W sensie tak, wygląda tego, zajebiście. Wygląda super, jak przechcina bolidy, ekstra sprawa. Tak, w sensie, ktoś fajnie pomyślał w tym dziale koncept artu, mieli dwa lata na ten film, ktoś zdążył na to wpaść, żeby, żeby chociaż ta jedna rzecz była fajna, nie? Ale z jakiegoś powodu to nie działa i tak próbowałem właśnie zastanawiać się w trakcie oglądania filmu, dlaczego to nie działa. I to jest chyba głównie efekt tego, że Whiplash ani przez moment nie jest realnym zagrożeniem dla Starka, ani dla w ogóle żadnych tam. Mm -hmm. dla grupy dobrych bohaterów, nie? Walka na torze trwa minutę, a ta ostatnia walka trwa, nie wiem, półtorej albo dwie, nie krócej. wiem. Albo nawet krócej, krócej, krócej może? Tak, na tak, ten... ja te, y, minutę czterdzieści, bo, no, bo liczyłem. Bo ja wcześniej drony latają, ale jak on wpada, to jest chwilę. Nie, jak on, od momentu, jak on się pojawia i go rozpieprzają, to mija minuta czterdzieści, tam nie ma żadnej walki, nie? Tam, to się sprowadza no. do jednego ciosu, tego, który jest szczelbą Czechowa, bo go wcześniej no. pokazali, nie? I to jest tak tanie. Więc na niego się nie patrzy, ale nic z tego nie wynika, tak? W sensie Mickey Rourke jest tak samo fajny jak w Sin City w tej roli i to tyle. Nie? Ale on mógł być, tak, obiecam, on mógłby jak być zagrożeniem to... nie tylko fizycznym, ale jak wspomniałem wcześniej, on mógł być zagrożeniem, nazwijmy to moralnym dla Starka. On mógłby być I intelektualnym mógłby, też. Intelektu nie tylko intelektualnym, ale on mógłby podważać wszystko, na czym Howard zbudował swoją, swoją tą i powiedział, że cokolwiek by się zmieniło i to ja mógłbym być nim, a on mógłby być mną. I na ty, gdyby to było, to przytłoczyło Starka, ale tu nie, on nie ma czasu, bo Stark w tym czasie umiera, pije, przekazuje firmę. On nie ma. To jest problem właśnie Whiplasza, że mm, Stark nie ma czasu poświęcić mu ani chwili. Mm -hmm. Od momentu, w którym Whiplash jest złapany na torze, jest ta jedna jak on idzie z nim i rozmawiają chwilę, i to powinien być początek. To powinien być początek ich relacji. Ale Whiplash znika do momentu. Jest tam w tle i co się robi z Justin Hamerem, ale z perspektywy Starka, do momentu, w którym on ląduje tam i za chwilę później umiera, nie istnieje. Czemu nie mógłbyś się im, wiesz, Starak, zająć? On do... Nie, Starak myśli, że on tym... nie żyje. Tak, oni tak, śmierć. Ale, ale... Tak, 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 ale, wiesz, ale wcześniej na tym to, jeszcze nie, że. Oni go ja w ogóle pamiętam scenę za dziś go oni go ściągali i mu spadł. myślałem, że mu noga odpadła, nie wiem, wow, jakie to jest smutne. Nie? On się rozpadł na tym torze po tej balce, no. ale oni go zaciągnęli do tego więzienia, on miał te dwa słowa, że o tutaj jesteś tym i tym, tu cię mm -hmm. sprawdziłem, wiem, kim jesteś, i ma na razie. To mówi w taką fajną stronę poprawę, nie wiem, że on próbuje mu pomóc jakoś, nie? Że Bo widzisz, Stark że dopiero godzies... później sprawdzał. Ale, ale wiesz, ale Stark nie zareagował na to, że on stworzył cholery reaktor łukowy, tak. nie? Coś, coś naprawdę zajebiste. Czemu go <grym> nie próbował na swoją stronę przeciągnąć, nie? Dać mu Stark... coś, żeby nie, wykorzystał nie, tę nie, nie, Tu na obronę Stark. Później idzie i sprawdza kim jest Anton Wanko. Tak. I tu się urywa ten Nie, no tak, tak, tak. tak ale wiesz, bo, ale on, bo on mógł zanurzony interesowa... śmierć i koniec. Ale wiesz, ale tutaj powinno być jakieś połączenie, że Złoczyńca interesuje się bohaterem, bohater w jakiś sposób interesuje się złoczyńcą. Tutaj bohater się nie interesuje zupełnie złoczyńcą. Złoczyńca idzie swoją drogą, no nie, dopiero ten y, bo Hammer go ten wyciąga ten motyw pozorowanej śmierci, żeby w wytłumaczyć czemu Stark się nim interesuje. To no jest tak, logiczne, tak. ale mówimy tu o narracji, a w narracji to Tylko nie wiesz, tylko po, po tej rozmowie to nie wyglądało tak, żeby miał się nim zainteresować w jakiejś najbliższej przyszłości. Nie po prostu o wpadłeś, spieprzyłeś się w Anara, nie, ja mam swoje sprawy, umieram. To jest wszystko trochę konsekwencja, znaczy to, jak Whiplash wygląda w tym filmie, to jest, moim zdaniem, konsekwencja tego, w jaki sposób zbudowane są wątki tego filmu. No bo Iron Man 2 próbuje robić y, z Tonego Starka y, osobę, która jest dla siebie samej największym przeciwnikiem. tak? To jest antybohater, który musi zwalczyć wszystkie swoje y, tam, y, uzależnienia. no słownie tam, tam wchodzi wątek alkoholizmu, chociaż jest potraktowany tak, że. Do tego on jest zainspirowany. Do, 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 do tego, tak, bo to, to musi zasługować na oddzielną dyskusję. On jest zainspirowany ranem tam, Demon in the Bottle, ale tamto było potraktowane poważnie, a tu nie jest. E, więc z jednej strony mamy to, że, że, że Tony Stark jest dla siebie samego bardzo niebezpieczny i, i, i rujnuje nie tylko siebie jako, jako siebie, jako człowieka, jako swój własny organizm, ale też siebie jako postać publiczną i, i swój majątek i tak dalej, I w porównaniu do tego, rzeczywiście wątek Weeplasza wydaje się być nieważny. Weeplash trochę wygląda tak, jakby był takim minor villainem z późniejszych filmów o przed Avengersach, bo ten, jak, jak się nazywa ten taki niemiecki. E, jak pierwsza scena czasu Ultrona, oni tam. Baron Straker, ja, tak. Tak. No to teraz trochę wygląda po tej scenie na to, że jakby był właśnie takim Baronem Strakerem, albo tym Francuzem Civil War, nie? W sensie, A, tak, że po prostu tryb, prostu Pojawia się na chwilę Nara w ogóle i jakby tyle. I w zasadzie rzeczywiście Torn Stark na końcu. Bo brakowało, żeby. Tako, powiedział, tak, ty, jakby miał ty, być prowadzeniem do czegoś większego, nie? Tak jakby to było, ten... często filmy używają tego motywu, że bohater, że pokazuje jego codzienne życie i że on czasie między firmami też z kimś walczy, to wrzucają mm. go do tego pierwszego gościa, którego ma sklepać, złapać i potem tak naprawdę się coś większego, a to do, do, dokładnie tak działa Whiplash. Mój problem polega jeszcze na tym, że jak go ostrożnie wprowadzają, to nigdy nie jesteś w stanie zrozumieć o co mu chodziło, no bo on przychodzi na Starka i e, wie, że on go nie chce zabić na tym torze. Mm -hmm. On chce go tam pokazać, jak to on sam mówi, że, że można go zranić, że może się do niego dobrać I, i, i to na tym etapie jeszcze działa filmu, bo myślisz sobie, okej, okay, była to rozmowa o tych reaktorach. Faktycznie on go ma, wszystko się zaczyna rozwijać. Ale potem nagle stwierdza, że jednak chce go zabić tymi dronami. I i... i, i on chce go ośmieszyć. Ale z drugiej strony używa dronów Hamera, które nic nie mają powiązania ze Starkiem na tym etapie. Już już to jest zupełnie inna obok technologia. Stark ratuje i ratuje. To od momentu, kiedy tam on na Expo to wszystko odpala, to zastanawiasz się. Co tu się właściwie dzieje? Właśnie czemu to ma służyć? Jaki jest cel złoczyńcy? Bo jeżeli on chciał zniszczyć jego dziedzictwo, to ten start, w którym pokazuje, że jakiś gość złożył sobie ten reaktor i ej, tak naprawdę kłamałeś, że to za 10 lat czy coś to już mamy, to jest dobry start. Ale ja na finale ja nie wiem, o co już mu chodzi na tym etapie. Tak, bo jakby mi się wydaje, że Wójplasz jakby na podstawie tego, co widziałem w filmie, on dopuszczał zabicie Starka na torze. Przecież on tam y, rozcina bolid, tak. nie wiedząc, gdzie jest Stark w bolidzie i jest ten taki moment, gdzie on y, y, strzela finalnie peliczem w beton i Stark tylko tam rozkacza się, żeby tylko nie dostać ten. Więc jakby, mm -hmm. gdyby tego Starka zrobił, to po prostu by zginął. E, więc wydaje mi się, że on tam potem mówi, że zraniłem ciebie, więc jakby pokazałem światu, że jesteś tam w stanie krwawić i tak dalej. I bo tak finalnie mu wyszło, że tylko go zranił, nie? Ale film sugeruje, że Whiplash mógł i chyba chciał go zabić. Być no, może, nie ale, wiem. Ale, 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 ale ostatecznie jaki jest jego cel na końcu w stosunku do nie tego, wiem. co powiedział, bo, bo drony już w żaden sposób nie pokazują cokolwiek słabego ustarka. Starka. No, no latają, no, są bez... i on jest jedną osobą, która je powstrzymuje ładnie. Wiesz, On ma końcu to... jeden cel, uzyskać papugę. No, tak, tylko cel jedyny, który mówi. My bird. Tak, szczególnie, że ta, ta papuga, to, która się pojawi w drugiej części filmu, gdzie jest podmianka papugi, to jest prawdziwa papuga e, Mikiego Rurka, który się zakochał w pierwszej papudze, z którą pracował, więc załatwił sobie swoją w życiu prywatnym i chciał, żeby ona dalej grała w filmie. To jest kolesiostwo na maksa, nie? Czyli mm -hmm. tam zatrudnił do filmu. a to było urocze, bo te relacje wyglądały bardzo fajnie były zabawne. No. E, ale w ogóle też problemem e, jest to, że e, Mickey Rurk zagrał wcześniej w zapaśniku i wyglądał tam zajebiście, to była ta, ta rola, gdzie on powrócił wiesz, do tak. wielkiego kina, nominacja oscarowa i wyglądał tam no jak, jak wiesz, jak ten, taki potwór, nie? Był większy niż życie, nie? On pożerał ekran. I tutaj on ma podobną stylówę, nie? Że on ma być taki ma, ma od razu czarować, jak się pojawia, nie? On ma te wszystkie ruchy, te wszystkie właśnie wywijanie tym biczami, jak zdejmuje to, to ubranie tego tam e, jakiegoś mechanika, nie? To on się spala. Potem... Tak, tak, on mu się spala, nie? To wygląda wszystko super, ale właśnie Whiplash wygląda w tym filmie tylko, nie? I on, jak robi jakieś rzeczy, to ma, ma być to cool. Ma być to jakieś super fajne, ale tak naprawdę nie ma tutaj żadnego planu, nie? To nikt mu nie napisał roli żadnej, że on nie był postacią, nie? On był figurką, jakąś taką wiesz, figurką akcji, nie? Która ma. Być fajna i robić wrażenie, ale tak naprawdę nie, nie ma żadnego celu, jak figurki, nie? Możesz ją postawić i stoi i fajnie wygląda. I to, to był ten problem. I tak do końca było, nie? On na końcu się też pojawia w tym wielkiej zbroi, którą widzimy, mówię, przez półtorej minuty pokazuje się tutaj, hej, to ja, Whiplash, pamiętacie mnie i jeb, koniec, nie ma go. To jest czemu? O tyle śmieszne, że narzekamy przynajmniej, ja i Radek, nie wiem czy Bartek się zgadza, mm -hmm. że ostatnie filmy Marvela, w ogóle produkcje Marvela, bardzo często właśnie cierpią na ten przeładowanie, no, no Way Home na przykład, miałeś tak dużo wątków, że mm -hmm. ostatecznie ten głów, parę tych te głównych motywów, które chciały, żeby miało, nie wybrzmiało, czy nie, był serial Hawkeye, który był tak przeładowany, ile tam postaci, nie musisz zapowiedzieć rzeczy, <coughs> i mam wrażenie, że Iron Man 2, paradoksalnie, który jest dopiero trzecim filmem MCU, cierpiał nad dokładnie tą samą bolączkę. Nie było czasu zająć się żadnym wątkiem konkretnie, na przykład fajnie pokazać mm, takiego Whiplasha czy kogoś innego, bo film nie miał na to czasu, po prostu. I jak sobie myślę, że już że, że wrac... trochę zaczynamy wracać w wielu produkcjach dzisiaj Marvela do tego problemu. Tylko wiadomo, dzisiaj się trochę inaczej przymyka oko na to, bo nostalgia, bo, bo, bo inne rzeczy. Ale Iron Man 2 no, dokładnie tak było. Ja myślę, że fajnie by było, ale patrzę, co się jeszcze dzieje w tym filmie, co nie jest zobowiązane, to tam nie ma miejsca na to, żeby on. Tak, się tam jest. Tak, tam, Tony Stark w tym filmie jest zbudowany na kilku wątkach, z których każdy mógł być osobnym filmem, tak? tak? Zwłaszcza tutaj mam na myśli dwa. Pierwsze to jest, to jest choroba alkoholowa wynikająca z tego, że, umiera. Jak, 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 że on umiera, tak? Że, że jego zdrowie jest coraz słabsze i de facto coś, co go kiedyś uratowało, teraz go zabija, tak? Drugi wątek, i on jest dużo bardziej interesujący dla mnie, bo on jest polityczny, zupełnie wprost. To jest ten wątek, który rozpoczyna się wraz z, z Komisją Senacką, kiedy Tony Stark rzuca, że on sprywatyzował światowy pokój. Po pierwsze, film w ogóle nie... Nie tłumaczy, co znaczy światowy pokój. W sensie, co to znaczy? W sensie, że co? Że jedynka pokazała, że ono jest w stanie polecieć do kindów of Afganistanu, tak? Czy do tego mm. fikcyjnego kraju, który, który sugeruje Bliski Wschód i po prostu zabić wszystkich terrorystów? od tak. I... Ale to doprowadziło do światowego pokoju? W sensie, a co zrobiłeś ze z, nie wiem, z problemem głodu na świecie, na przykład, nie? Co, co się wydarzyło? W sensie, okej, okay, no, no rozbiłeś grupy terrorystyczne, na przykład, ale to jest już światowy pokój i jakby. Co tam się wydarzyło dokładnie? E, I ten. Znaczyń, tu się hmm? wetnę, bo. Jest jedna rzecz, o której on mówi. On mówi, że on jest tym takim deterrent, że przez to, że żaden kraj nie jest w stanie stworzyć takiej broni jak on, to nie, nie możesz wywołać żadnej wojny globalnej dopóki mhm. Tony Stark przewyższa wszystkich technologią, bo wiadomo, że Tony Stark zgasi jakąkolwiek wojnę, w sensie na, na niskim szczeblu nie wprowadził tego pokoju, dalej są terroryści, dalej jest cała masa problemów, ale swoją technologią on powoduje, że nie wyniknie żadna większa wojna, mhm. bo on może wlecieć i ją zatrzymać, bo jest tak ponad wszystkim. I on o tym nawet mówi, więc to jeszcze jest w miarę powiedziane. Tak, ale zarazem on wie, że umiera. I jakby mówi, że sprowadzało światowy pokój, czyli de facto mówi, no to na mnie, na tonem Starku oparte jest to, że na świecie jest teraz spokojnie i wszyscy się cieszymy, ale zarazem zaraz umrę i jakby nie mam za bardzo tam nikogo, kto mógłby przejąć po mnie to, to, to wszystko, no nie? I ten wątek jest o tyle dla mnie problematyczny, że on de facto nie mówi jakby nie wiem co on próbuje powiedzieć ten ten film na ten temat dlatego że z jednej strony mamy tego Starka który sprowadzał się do wypokój i widzimy że to jest gość który kompletnie nie panuje nad sobą i to jest niebezpieczne tak teoretycznie jeśli taka osoba która sika w zbroję i, i po prostu upija się w randomowych momentach w miejscu publicznym to nie jest bezpieczna sprawa, żeby od niego zależał hmm. światowy pokój. Nie? Ale z drugiej strony, jeśli nie on, to przychodzi Sam Rockwell na przykład, który, który jakby jest totalnie szemlanym typem i, i, i on próbuje podpisać kontrakt wojskowy z rządem Stanów Zjednoczonych. I to też nie byłoby dobrze, gdyby to był Sam Rockwell. Nie, Zresztą, nie wiem, czy ten film próbuje skierować, że to jest już tak, tak brudny świat, że w zasadzie mamy przez ranę, niezależnie od tego, co się, co się nie wydarzy. Myślę, I oczywiście, nie próbuję. Że, jakby Ja wiem, że MCU dalej próbuje tłumaczyć, że Tony Stark nie jest odpowiednią osobą do tego, żeby dbać o światowy pokój, dlatego że potem spieprzył z Ultronem. Ale spieprzył z Ultronem tronem, czy tam 4 lata później w filmie, który się ukazał, nie, 5 lat później, tak? Mhm. Więc jakby jeśli oceniamy Iron Mana 2 jako osobne dzieło filmowe, niezależnie od, od, od uniwersum, to ja nie wiem, co on próbuje powiedzieć na temat światowego pokoju i kwestii politycznych, nie? A, pró a próbuje coś mówić, ale nie wiem co. A właśnie nie, w ogóle to, to jest prostu... coś... Dodam do, 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 do hmm. jedną rzecz. Że, e, dziwi mnie właśnie w tym wątku, z, i, którego, tak jak mówicie, nie rozwinęli w żaden sposób, że na przykład Rodi się tam wcześniej nie pojawił, żeby on miał jakąś rolę w tym, bo wiemy, że on później doprowadza do tego, no, siłą zabiera mu zbrojenie i ją oddaje wojsku, i tam już się te rzeczy dzieją. Ale czemu to jest tak, wcześniej nawet nie myśli o tym, że Rodi może być jakieś połączenie, że po jego śmierci może być tym, który może tym zarządzać, może to kontrolować w jakiś sposób? To się w ogóle nie pojawia. A ten film też jest o ich przyjaźni, nie? W jakiś hmm. taki, ale też taki bardzo fragmentaryczny sposób, nie? Nie, to nie jest nawet minimalnie tak rozwinięte jak na przykład przyjaźń Buckiego i Steve'a, nie? W filmach z Kapitanem Ameryką, gdzie już wszystko to czułeś, już wszystko to widziałeś, bo było lepiej rozpisane po prostu, nie? A tutaj jest, bo jest. Ej, musimy napisać w środku, że się biją, bo musi być konflikt między nimi, no mm. i tak to dokładnie wygląda. Nie piorą się jak dzieci, co, co też do niczego nie prowadzi, bo jest między tymi innymi wątkami, nie? Mm. Których jest tam 1500. I tu jest sedno, wydaje mi się, poruszyłeś tego, co dla mnie jest najgorsze w tym filmie, i, dlatego, i dlaczego uważam, że jest najgorszym filmem w MCU. Dla jasności nie odświeżałem Thor The Dark World dawno, dawno, dawno temu, więc pewnie jak go obejrzysz. Przygotuj czy, się. Czy, czy, bo wiele rzeczy mogę powiedzieć. Mówię, mam na myśli obecnie, pa obecnej pamięci filmów, które odświeżałem, Iron 2 mm. pada najgorzej. Bo ten film nie tylko jest stosunkowość nudnawy i tak dalej, o wielu rzeczach mówimy, ale on robi coś, czego absolutnie nie znoszę, czyli właśnie rusza wątki, które są super problematyczne, super ciekawe, których ja z przyjemnością chciałbym zobaczyć jak działają, wspomniałeś o wątku politycznym, ale najważniejszy wątek bohatera, który mierzy się ze swoją własną śmiertelnością jak to na niego wpływa, jak to na to można by dołączyć ten element, który towarzyszy Starkowi w komiksach od dawna czyli alkoholizmu, jak to wszystko wpływa na tego bohatera, który musi zachowywać tą pozę, musi zachowywać tą maskę, musi na co dzień się uśmiechać i, i tańczyć i robić wszystko i Trójka, wi wiadomo, że dużo, dużo lepiej wchodzi w ten element psychiki, ale, ale tutaj mieliśmy to bardzo fizycznie pokazane. Ten gość, który, jak on to mówi, to co mnie ratuje, mnie zabija, i jest w tym miejscu bez wyjścia. Na tym powinien się opierać ten film. Ten film, to powinien być rdzeń tego filmu, kiedy mieliśmy już dość, mieliśmy już budowę bohatera w Jedynce, teraz powinniśmy mieć ten moment tego przezwyciężenia jakby swojej własnej śmiertelności. I jak za każdym razem, jak, ogląda, jak teraz oglądałem ostatnio ten film, i on wyjmował ten skaner, i było, że tam mu toksyczność krwi rośnie i tak dalej, siedziałem, kurde, to o tym powinien być ten film. Mhm. A znowu to jest wątek, w którym on nikomu o tym nie mówi generalnie, nikt o tym nie wie, aż pojawia się Fury z magiczną walizką której nagle jego ojciec zrobił pierwiastek, który jest idealnym rozwiązaniem jego problemu, którego nikt nie mógł przewidzieć, który teraz działa doskonale. I, pomijając jakie to jest absurdalne, jakie jak to jest wygodne, jakie to jest, to jest bezsensowne, to jest na zasadzie, ej, mamy ten poważny wątek, ale w sumie nie chcemy się nim zajmować. Dobra, napiszcie, że się szybko rozwiązuje. I dlatego nienawidzę tego, tego moment, motywu i dlatego uważam, że to jest film naj, najgorszy, bo. O czym mówimy, alkoholizm jest sprowadzony do sikania w zbroję, umieranie jest sprowadzane do magicznej walizki, którą można szybko, szybko załatwić. Nie ma tego w żadnego momentu, on na przykład mówi <laughs> na końcu do Pepper, mogłem na tobie polegać w tym najtrudniejszym momencie. Tak, ale nigdy nie mieliście tak naprawdę konfrontacji pod tym względem, nigdy nie było tego takiego katarzizmu z całego wątku, z którego by nas to uszło. I po prostu, jak oglądałem ten film, to myślałem, że nie wiem, czy jest drugi film w MCU, który tak bardzo zaorałby wszystkie szanse, które przed sobą postawił. Tak, i jednocześnie, co jest już w ogóle bardzo ekscentryczne, i, i to już na stówę wynika z tego, że oni się strasznie z produkcją tego filmu spieszyli, Tony Stark nie tylko nie przechodzi tej drogi, dlatego że no, de facto, jemu się, jego problemy z samym sobą kończą wraz z momentem wyzdrowienia, tak, w sensie uleczenia samego siebie, to jeszcze on trochę powtarza drogę z pierwszego filmu, i tym samym ten Tony Stark jest dla mnie najgorzej napisanym Tonem Starkiem ze wszystkich filmów, w których on występuje. No bo w pierwszej części on przechodzi od pyszałka i buca do, do, do gościa, który jakby rozumie, że może być kimś więcej, i w dwójce zaczyna mniej więcej z punktu, w którym był w jedynce, troszkę innego, ale to jest podobny punkt, tak? Tak jakby film sugerował, że on się zachłysnął tym, co osiągnął jako Iron Man. Mhm. Ale to po co to oglądamy jeszcze raz? I, I w trzecia część już jakby idzie, tak jak wspomniałeś, tak? W trochę dojrzalszym, dojrzalsze rejony. Ja na przykład kupuję te traumę z trójki, zupełnie nie kupuję jego problemów z dwójki, tak? On po prostu raz smutny, raz wesoły, raz jest playbojem, raz jest smutny i sobie bada toksyczność krwi i, i tak. No, nie tak czuję, na zmianę, żeby nie? to był ktoś, który umiera, nie? Który się tak. że Są pojedyncze sceny, w których on coś tam rozmyśla, ale za chwilę to, to już znika. Ty wiesz, tak. Bo też mm -hmm. scenarzyści wracają, kiedy chcą do tych wątków, nie? Że tutaj nagle się zaczynasz inwestować czas i uwagę w coś, co się dzieje na ekranie. Już o dobra, idą w którąś stronę, tutaj jest jakaś konfrontacja z Rodim, jak oni to zwiążą to nagle gdzieś spadł na dalszy plan, bo musi się pojawić ze swoimi rzeczami, że on tam drony robi teraz i kombinuje coś. Nie, a tutaj musi powrócić jeszcze jakiś inny wątek, że o, szuka pierwiastka i tutaj rozwiązuje tę sprawę. W ogóle ten wątek z pierwiastkiem to jest odcinek Świnki Pepy, tylko z odcinka Świnki Pepy zawsze wynika jakiś morał. Ten film nie ma żadnego morału, więc wolałbym naprawdę odcinek Świnki Pepy obejrzeć w tym momencie, niż ten film jeszcze raz, bo to jest po prostu taka strata czasu, nie? że ja nienawidzę takich deus ex Machina, które są zupełnie po nic, nie? Tutaj widać, że oni w którymś momencie się zorientowali, że kurczę, ten film się musi kiedyś skończyć, a już mamy tyle wątków, że musimy coś uciąć i dawaj, nikt Fury wchodzi, nie? bo to jest o, najłatwiejsze. O, o, tak, niech mają ale, ale... magiczną walizkę i jeszcze wiesz, połączymy to z wątkiem, że Black będzie będziemy mogli pokazać, ja że, pamiętam, że to ona, nie? I ona wchodzi ja pamiętam, w kostiumie jak... już pełnym. Nie, ale czekaj, czekaj, czekaj. Ona no. wchodzi w pełnym kostiumie, nie? Do tej restauracji. Dzień dobry, jestem Black Widow. Tak. Tu zaraz będzie film? Fajnie, nie? Mówię, wow, to jest tak tanie i tak źle napisane. Ja pamiętam, że jak oglądam to pierwszy raz, to ja kompletnie nie rozumiem, co się właściwie dzieje na ekranie. Bo zwróćcie <laughs> uwagę, że macie typa, Starka, który po tej całej rozpierdówie w domu nagle wpada w i mówi: Nie masz prawa ze swojego domu wychodzić, typie. Jakby o, o co tam chodzi? Czemu on nagle wpadł i mu powiedział. Moi agenci będą pilnowali, żebyś nie mógł opuścić domu. Ale, ale, ale jak to? To Fury wiedział. tak, sieć tu, albo rozwiążesz, albo umrzesz. Nie masz żadnego wykształcenia. Ale, ale, ale co masz rozwiązać? Fury no nawet właśnie. nie wiedział, co to jest. Fury po prostu dał mu i, i masz, tu twój stary zostaje trochę śmieci, zrób coś z tym. Tam, tam, tam nie, ma, nie ma żadnego tego motywu, który to jakoś spaja. Nie? Dobrze, że dobrze, że ta cała mapa była w biurze Pepper jeszcze, nie? Masz, ma właśnie, ta tak, mapa może... była w biurze Pepper, w której on by tego nie rozwiązał. W ogóle. To jest najgorzej napisane... Colson tam o, jest o, na zasadzie Cześć, jestem Colson, będę ci pilnował. Słuchaj, to już nie będę ci pilnował, jadę do Meksyku, się To jest cały wątek Colsona, on dwa razy przychodzi, raz mówi, że go będzie pilnował, a potem mówi, że już nie będzie, bo jedzie do Tora, Bo, bo nowy film trzeba zacząć. Słuchajcie, a wątek Black Widow... W sensie, ja a, wiem, z... że zaraz przejdziemy, przejdziemy do seksizmu i tak dalej, tak. zakładam, że to później, tak? Natomiast, tak. jak się zastanawiałem, no bo ja już oglądałem oczywiście ten film teraz, wiedząc, że to jest Black Widow. I teraz, jeśli byłbym widzem, który nigdy nie szuka żadnego komiksu Marvela i nie ma pojęcia, po prostu idzie sobie na Iron Man 2, to po co ona jest wprowadzona jako Natalia, ktoś tam? Tak? Bo ona jest. tam Nie ma, nie ma. W sensie, w, jak, w jakim celu, jeśli film w połowie, nie próbuje robić z tego Rewilu żadnego? W sensie, ona po prostu wchodzi do knajpek, powiedziałeś, Radek, nie? Jakby to, to w jakim celu? W sensie, to czemu ona się po prostu nie pojawia jako Black Widow? Co, żeby pokazać, że ona ma takie skill'e, wiesz, ale oni, w byciu inkognito, znaczy, Oni tak? wszyscy wiedzieli, ale, ale jest Coulson, jak... wszyscy wiedzieli, kim jest tak, Iron Man, ale wiedzieli, zdobywa jakieś, To nie jest tak, że ona zdobywa jakieś ważne informacje na Starka, pracując u niego. Nie, nie oni ma wszystko nic oni wiedzieli. Tak. Oni wszystko wiedzieli, jakby to, to, to oni mieli walizkę ojca. To nie jest tak, że coś było potrzebne, to, to, czy do niego się zbliżyć. Ona nie pełni tam żadnej roli w tym całym, tej całej układawce. No co z tymi dokumentami tam chodziło. i ona, I jeszcze, ona pracowała naprawdę bo, w tym Stark Industries, ona, ona miała załatwiać rzeczy. Bo ona miała, bo ostatecznie wiecie, to wytłumaczyli tam, że ona robiła assessment Starkowi, czy się nadaje do Avengers Initiative. Tylko, że no, to, to Ale ona wtedy... przy okazji pracowała dla Starka, ona za, załatwiała kontrakty, Tylko, wszystko, ona na nie, dwa a, etaty ale Nie, o to chodzi. Chodzi o to, że tego typu rzeczy... To jest fajny isterek na końcu. Kiedy masz motyw, że a i ten bohater jeszcze poza tym, co robił w filmie i co miał ważnego, to jeszcze robił coś na kolejny film. Jakby ja nie wiem z tym problemu. MCU wielokrotnie działało w ten sposób, że na końcu dowiadywałeś, że ta osoba, która spełniła już swoją rolę w filmie, ale jeszcze z wszystkim współpracowała, powiedzmy, czy coś takiego. Ale to już jest ten otwarcie furtki, to już jest dalej. Gorzej, jak ta postać nie pełni żadnej roli w tym filmie i to otwarcie furtki na koniec jest jedyne, co ona robi w tym filmie. No to... Ja pomyślałem sobie podczas. Szerzam. No, nie, to tyle. Ja pomyślałem podczas oglądania, że to, to był, był idealne miejsce. To byłby bana oczywiście, tak? Jakby nie jestem scenarzystą filmowym, ale to był idealny moment. Yy, yy, znaczy, to, był, yy, yy, to była idealna podkładka pod zrobienie rewilu, pod tytułem, na przykład, nie, Pepper i, i Natasza są w takiej sytuacji damsel in distress i niby czekają, aż uratuje jej Iron Man. I Natasza w ostatniej chwili ujawnia się jako agentka, działając po prostu i ratując mm -hmm. obie, na przykład, whatever, tak? Co też w sensie, zrobiła filmie? Jak była zrobiła coś nie? w filmie, tak? I nagle, o, o, rzeczywiście, to jest jakaś agentka super, tak? I jakby na końcu się okazało, w scenie po napisach, że to jest Black Widow i że to jest postać ale, i że Avengers. Ale tak? była ta scena w filmie, tylko że ona już była dawno temu, kiedy już wszystko było jasne. Tak. Gdyby oni, kiedy wchodzą do tego budynku z Happym i Happy zaczyna się bić z tym typem i myślisz sobie, o, to jak oni mają to zrobić, skoro tu jest tylko Happy, który nic nie daje radę. I nagle ona zaczyna kopać dupy, tak jak kopie dupy, nagle nie wiadomo skąd wyjmuje te gadżety i tak dalej, wszyscy są wow. Ale mm -hmm. już na tym etapie wszystko wiadome, wszystko poszło, już już wszystko zdradzone. To już, już, to już tego się spodziewasz, że ona tu wyjdzie i będzie kopać tyłki. Tak jak mówisz, to, to, to totalnie zaorany Reveal, który mógł tu mieć miejsce. Ale jeszcze chcę wrócić na chwilę do tego motywu z pierwiastkiem, bo tam jest, no, wiesz, ten motyw z projektem tarczy Kapitana Ameryki, który jest tylko po to, żeby był yy, właśnie easter eggiem. Ale ja. Tak nie lubię tego wątku, bo znowu on jest butem dociśnięty motyw, że jednak Stark powinien mieć lepszą relację z ojcem i miał o nim inne pojęcie. I znowu nie znoszę tego wątku, bo on się ogranicza do jednej wypowiedzi ojca na taśmie. I znowu ten film nie bazuje na tym, gdyby to był ważny wątek w filmie, że Stark czuje się tak, jak czuje, bo miał złą relację z ojcem, to byłby bardzo fajny i duży wątek. Ale ten film nigdy o tym nam nie mówi, tak jak mówię, motyw zwanko jest gdzieś tam zaorany, a co dało się z tym powiązać, bo jednak tu był ojciec powiązany z tym ojcem i ostatecznie i wtedy mogłoby ze złoczyńcą to zbudować, ale nagle się okazuje, że on odnajduje, bo mu ojciec przygotował pierwiastek mhm. I, i to jest takie nic, to jest takie zero, to jest, to jest, to jest takie puste, a jednocześnie taka szczujnia uczuciowa, bo wszyscy, wszyscy są... Zawsze jakoś bardziej podatni na te rodzicielskie wątki, gdzie jest jakiś motyw, że jednak ojciec miał do tego jakieś tam, wiecie, większe uczucia i tak dalej. Tylko nie, nie, nie znoszę takiej szczujni, bo to działa właśnie na tej zasadzie, nie mamy pomysłu, dobra, to wrzućcie, to może ktoś, ktoś zrobi, o, czy coś w tym rodzaju. Pora na ces nie, 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 nie znoszę tego wątku i, i to, 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 jest, to jest dokładnie, w jednym momencie kończy nam się film. Ten wątek załatwi wszystko. Stark będzie uzdrowiony, będzie się lepiej czuł, przestanie pić, bo dostał od starego plany. Mm -hmm. Nie wiem. to no, będzie będziesz w Twoich czasach. No nie ma, nie wiesz, nie ma, widzisz, tak... widzisz, synu, synu, wiesz, no, wiesz. Pytanie, wiesz, patrz, czy, patrz, czy patrz. przychodzi Wam do głowy jeden wątek Deus Ex Machina, który tak bardzo y, w jednej chwili ucina. Nazwijmy to główne wątki filmów całym MCU, bo mi nie przychodzi nic do głowy, co byłoby tak złe, jak to. I, i wzięło się znikąd. Tak jak to powinno być w prawdziwy <mach> dełze ja Nie, nie, to jest najgorsze, ja tylko pierwiastka tak nienawidzę. O matko to jest taka taniocha i ten, to, to tak bombarduje ten film, który w momencie jeszcze mówię, dobra, może gdzieś to prowadzi. Z, z może ten Fury tu, nie? <mach> tak, Ale mówię, może jeszcze ten banko będzie miał jakiś rolę, może on pomoże uleczyć Sarka, czy coś takiego. Tak miałem przy pierwszym sensie, jak byłem w kinie, mm -hmm. nie? Że może oni będą współpracować że on się okaże jednak spoko gościem, nie? Który po prostu, no, przez to, co ojciec tam narobił, nie? No, to on też skończył w miejscu jakim skończył, nie? I mogą się dogadać. Mogą współpracować. Nie. Pierwiastek. magianiem Działamy. Taki, taki Deus Ex Machina był w Batmanie i Robinie e, Schumachera. Jak no się, Batmanie to... i Robinie Schumachera możemy wiele wybaczyć. To, to sam, no, oczywiście, oczywiście. To samo lekarstwo magicznie <laughs> leczy dwie osoby no, na na bardzo chorobę. Tak, no... To co, to nie wiem czy przechodzimy do bloku. No Queen możemy, do niej, proszę bardzo, Black <laughs> you know, to się Jest to film z roku 2010 i bardzo mocno widać to, że jest to film z roku 2010 to il, 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 ilość mailgazu po prostu na centymetr kwadratowy taśmy filmowej, <gry> t, 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 który tutaj jest, jest dość nieprawdopodobny i zapomniałem, że to jest aż tak, jeszcze, że od ostatniego seansu. Ja, ja pamiętałem niestety. E, Scarlett pamiętała, bo mówiła. Scarlett pamiętała, latach, ja że bardzo wstydzi nie, nie, nie się nie tego, pokazana. jak to wyszło i. Ona to tak, tak. Nie, że, nie uważa, że to jest bardzo. Jakby, jakby jak były z nią wywiady przy Black Widow, nież mówi, że Black Widow nie, miała nie naprawić. Panem, to co nie tam się panem stało. Nie jestem filmu Black Widow, ale trzeba przyznać, że na wiele czy zwrócone uwagę w tym filmie, problem do tego, co było kiedyś. Tak, no też y, pomijając już y, to, że, że, że ona oczywiście ma tę rolę bycia, patrzy, jakby patrzydełkiem tak, dla, dla, dla widza trochę, tak? No bo, no bo ona dosłownie w dwóch scenach, w których się pojawia pierwszych, czyli tam, gdzie się spotyka Elona, Elona Maska i tam, gdzie. w pierwszej scenie, kiedy, kiedy spuszcza łomot y, Hapiemu, y, i widać stanik, w sensie to już jest, to jest ten, ten, mom, ten, ten rodzaj male gdzie po prostu już nie tylko rozbierasz aktorkę ale pokazujesz jej bieliznę w ogóle, tak? Żeby, żeby, żeby męska publiczność mogła się, mogła się napatrzeć. I zaskoczyło mnie to i, i też pomyślałem sobie, o mój Boże, jak bardzo to dzisiaj by nie przeszło, nie? Jest trochę mom, taki moment w nowym Batmanie, ale on jest dużo bardziej samoświadomy, tak? W sensie, kiedy, kiedy, kiedy Batman Trochę podgląda Catwoman, która się rozbiera, i to jest trochę dla widza, a trochę nie dla widza. Ale sam widzowie. Ale się niekomfortowo. Jest z... Ale, ale ty, 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 senem tej sceny jest to, że widz czuje się niekomfortowo. Tak, tak, I, tak. I dlatego to działa. Tak, nikt i wiesz, jaki jest Batman? nie, wiesz, nikt że nikt nie, nie jestem... próbuje spowodować, I... żeby widz czuł się niekomfortowo. Tak, i też, też wiesz, że Batman jest tym nastolatkiem, nie, który dawno wiesz. No, ale ale idea jest taka, żeby. Ale on dalej nie przepracował pewnych rzeczy jako nastolatek, nie? I tutaj nagle widzisz. W tym filmie, w tej scenie, o której mówisz, dosłownie Stark chce zatrudnić. E, Natasze ze względu na jej wygląd i ej, to jest nasz ulubiony bohater oni tam sobie casualowo żartują, że Pepper mówi do niego e, kim ona jest o oh, maybe some sexual harassment issues, które coś tam dosłownie ona mówi ten tekst w tym momencie. Mm -hmm. Ale to było hahaha nie? W ale w sensie to było hahaha -ha dokładnie. Przed ja mitu tak. kiedy, Sprzed, sprzed Wayshna i, i wszystkiego co się stało. I, I to jest ten moment, w którym wszyscy: "Aha, no Stark to ten, co będzie miał sexual harassment pozew, ale ogier. <laughs> dosłownie, to jak ona odchodzi i on mówi do niej: "I want one. No." To, yeah. jest taki, to jest taki nawał wątków, że po prostu Natasza powinna jeszcze na koniec tego filmu wnieść pozew o sexual harassment, no, żeby jeszcze był jeden wątek dodatkowy, mm. że alkoholizm to umiera, ale jeszcze to. Na luzie. Żeby. No i zacznijmy od tego, no scena jak ona jedzie się przebiera tylko po to, żeby Happy się pogapił, mm. scena jak ona nawet walczy, to też, porównaj to jak ona walczy tutaj, znowu nie jestem fanem Black Widow, ale jednak to jest już, już inne czasy są, to zupełnie widać, jak ona tych koleści rozwala i za każdym razem musi te pozy przybierać, z których Black Widow się śmieje dosłownie Elena, śmieje się z jej post, które ona robi wcześniej. I, no i, i ostatecznie fakt, że ona nie ma tutaj wątku, że już nawet nie trzeba daleko, daleko szukać. Film, który wyszedł zaledwie parę filmów później, Winter Soldier, gdzie miała już zupełnie inne podejście. Tam naprawdę wiedziałeś, po co ona jest. Mhm. Wszystko było w niej w niej zbudowane okej. Okay. To porównaj jak tam była drugoplanową postać, jak tutaj. No to, jest... to, to jak oni bardzo nie wiedzieli, co z nią zrobić i, i jak bardzo oni schrzanili też w Ultronie, tak, no bo tam to, to, to co Panery. napisał e, Widon, tak? Z, z tym, że jest potworem i tak dalej. Natomiast e, no tak, no, Scarlett Johansson jest jakby robi też, co, co może w tej roli, tak? I, i rzeczywiście. No, no, ale tam nie, nie ma czego zbierać, tak naprawdę. Dlatego, że jeśli sprowadzasz całą postać do tego, żeby, żeby ona była i candy, to to, to to jest trochę niesmaczne. I, i, I gdyby ona jeszcze miała jakąś rolę w tym filmie, gdyby miała faktycznie coś użytecznego do zrobienia w tym filmie. Jej no. rola sprowadza się do tego, że jak wbiega do tego i bije ludzi i restartuje mhm. To To jest wszystko, co ona robi w tym filmie. Dosłownie. Dosłownie. Ciekawe w te, takim szerszym kontekście MCU, bo jakby ja, na przykład, jako widz dzisiaj myślę sobie, że MCU jest troszeczkę za bardzo odseksualizowane. W sensie, bo to jest to trochę tak, taki, taki uniwersum, w tak. którym nie ma pożądania za bardzo. Nie ma. No, jest, zrobili wiele razy, mm, tak, zrobili tak, tę tak, jedną tak, scenę tak. seksu w tych. W, Eternalzach? Ja to się strymna. chwalili po prostu na robo Totalnie, i trawo, je, tak. jak te stare filmy fabularne Playboya, nie? Tak, <laughs> tak. Gdzie, gdzie było więcej, ale była ta tak. sensualność taka. Wiele, nie? Tak. Wiele razy, Nogi, no noga o nogę się uciera. Wiele razy o tym gadaliśmy, że w MCU wszystkie postacie są e, to, 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 totalnie właśnie o, odciągnięte od tego że jak oglądaliśmy pierwszego Venoma który nie jest dobrym filmem ale fakt że możesz mieć klasyczny motyw gdzie para po rance wraca zamyka sypialnię i widzimy drzwi od sypialni zamknięte tak. co jest wymowną sceną wiadomo jest to PG-13 ale, ale jest to samo w sobie wymowne Natomiast mm. w MCU, od, jak masz jeszcze patrz pierwszego Ironmana, gdzie zapraszał dziennikarkę i, o, i staczali się za łóżko razem czy coś takiego. Do tego, co mamy dzisiaj, to faktycznie dzisiaj postacie są bardzo sterylne. Tak, i, te, i w ogóle bardzo poszły w stronę konserwatywnych związków heteroseksualnych, one on one, żadnych w ogóle zdrad i, i tak dalej. mieliśmy we teraz też homoseksualny związek. Tak, bo był, rzeczywiście, miałby. bo były błędy homoseksualne i, i to trzeba, to trzeba im przyznać. Tak, tak, ale wiesz, ale te ile film takie... Nie? Tak, ale te główne wątki są najczęściej takie jak, nie wiem, Peter Quilline i Gamora, oh, co jest strasznie poprowadzonym tak. wątkiem, zaoranym na Maxa, nie? Mam nadzieję, że do tego nie wrócą yy, No my już ostatnio my, o, o nie tym dyskutowaliśmy prawie, a, przy zwiastunie Love and Thunder, nie? Żeby tylko nie próbowali w żaden sposób tego przywracać, bo było straszne. No i jakby, nie wiem, no to... to... To, to jest takie trochę wchodzenie od ściany do ściany hollywoodzkie, tak. no bo, nie wiem, starych Gwiezdne Wojny miały seksualność i miały dużo pożądania i ona była momentami bardzo problematyczna, ale chociaż była, no nie? No ale hmm. właśnie, była problematyczna. Nowe Gwiezdne Wojny to jest trochę świat, gdzie nie licząc tam tego związku Adama Drivera z, znaczy Kalerona z, z Rey, tak, tego był, finalnego, przez, który nie, nie wypada tak był, w ogóle. Po, było prowadzone jak rodzeństwo, przez to był bardzo dziwny. Tak, no ale tam jest jakaś tam wątek, chociaż, nie wiem, no fascynacji erotycznej i tak dalej, to nie licząc tego, to, to jest świat pełen młodych, pięknych ludzi, którzy nie, nic, nie chce ze sobą nic robić, w sensie tak. jakby po prostu oni są ze sobą. I ja tak bardzo liczyłem, żeby no, chociaż weźcie tego Fina i, 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 i o Jezu, Oskara Izaka. tam on To jest idealne, przecież to jest tak podprowadzone, że ja bym to. Ta, każdy by uwierzył w ten związek, nie licząc. Tak. I najbardziej skrajnych homofobii, tak, nie? Też, też, też ludzie się bardzo przyzwyczaili do tego i teraz na przykład były te wielkie głosy poruszenia, jak ktoś zwrócił uwagę na to, że hej, może e, Tori jest też zafascynowany Peterem Quillem, nie? Że wiemy, mm -hmm. że P Peter Quill jest tam biseksualny, e, omiseksualny w komiksach, nie? Mm -hmm. I czemu Tori nie mógł być też? Bo mamy tą scenę, gdzieś tam wiesz, na tych, których kochasz, nie? I to jest cudownie zarysowane, nie? I czemu Miałoby być to problemem, nie? Żeby to było w takich innych wiesz, kontekstach pokazane, nie i żeby to rozwinąć trochę. A tu już są teatyku, nie jak to tornasz ten wielki ten, nie On tutaj, Portman wraca. On tutaj musi twardo z nią, tam będą czas znaczy, sobie. No, 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 nie? Akurat i tutaj wracając do Iron Ironmana, mm, trik polega na tym, że oni się bardzo sparzyli na próbowaniu robić relacji. Trzeba przyznać, że relacja Stark i Pepper do dzisiaj i nawet w tym filmie, ja każdym razem, kiedy są na ekranie, to jest ta chemia. To jest coś, jak ten film nie miałby problemów. Stark i Pepper to jest ta para, która im od pierwszego filmu idealnie wyszła do Endgame, nie masz żadnych problemów, jest wiarygodna. Masz te wszystkie stopy, tak jak mówisz, to nie jest od razu, nie dostajemy ich jako rodzinę czy coś takiego. Masz po kolei pokazane, widzimy jak ten romans się rozwija, jak się stabilizuje, i to wszystko działa i jest wiarygodne aż do poświęcenia Starka i y, wydaje mi się, że MCU się sparzyło tym, że niestety nie licząc tego, poza oczywiście też proseksualizowaniem Black Widow y, mieli całą masę takich wątków jak o czym pogadamy niedługo z Radkiem Thor i Jane Foster y, jak właśnie Gamora i Peter, Peter Quill, gdzie próbowali i gdzie, jak wspomniana przez ciebie y, Black Widow i Hulk gdzie za każdym razem kiedy próbowali to coś tam bardzo nie działało i w końcu stwierdzili, że sobie odpuszczą i mam wrażenie, że, że, że ten film jest o tyle ciekawy, bo jednocześnie pokazuje tą przeseksualizowaną totalnie Black Widow, ale jednocześnie ten jeden z, 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 związek, który od samego początku MCU wszystkim się naprawdę fajnie śledziło. Mhm. To jest trochę taka stra szkoła hollywoodzka wprowadzania postaci kobiecych i dorabiania im wątków romantycznych, żeby tylko były. No przecież jakby tak. Scarlett Johansson, znaczy Natasza w, w MCU. Najpierw była obiektem westchnień Ironmana, potem miała jakąś taką trochę relację z, z, z kapitanem Ameryką. Taką niedopowiedzianą, ale tam. Iskrzyło ja, między, ja, między nie? Ja między kapitanem widziałem bardziej kumpelską relację, jakoś nie, nie czułem tego, żeby coś skrzyło między nimi. Tam ja był się razie, to był pocałunek taki... chyba? Był coś takiego. Co, to, co? Tam był jakiś pocałunek, nie? W, był pocałunek w, na zasadzie takiej, że jadą i odwracają uwagę, i to niby A, jest. No tak, tak. No, ale to jest ja już ja wszystko widziałem tam głównie Brother in Arms czy Sister in Arms w tym momencie, ale. Ale potem z Halkiem, tak. Był z Halkiem i nie wiem, czy nie było, nie było sugestii, że z Hołkałem coś tam kiedyś? Tam nie, jeszcze, nie, nie, z Hałkajem okay. też okay. zawsze zawsze. Yes. Z Schłukajem Hulk był zawsze full kombiło. Było, że on, on, on już był tam z żoną. No on był tak, była, on miał. Ona była przeciwko mu. Ona wpada i jest ciocia Natasza, Hulko. nie, to, to akurat było. Okej, okay, tak no niemniej, tak. no jakby... Próbowano parować po prostu tę tak. czarną wdowę. No to Przy czym jest... no, nie mieli takiego, taki, takiej zajawki na jakiegokolwiek męskiego bohatera. W sensie, no, jak już męski bohater wchodził w związek, relację romantyczną, no to raczej tak na, na stałe mm -hmm. i tam to się trwało no przez bo... filmów. Nie? Jest to nazywane syndromem Smurfetki, mm -hmm. który jest w filmach bardzo, bardzo prominentny. Jak mówimy, od dawna w... był problem ten, że jak popatrzysz na przykład na Justice League e, Zaka Snydera, no to Wonder Woman pełni tam rolę kobiety. E, mm -hmm. Black Widow w Avengers pełni rolę Kobiety. Dopiero mm -hmm. później tam dołożyli, mm, dołożyli Scarlet Witch, którą zrobili akurat z wieżonym, ale no to, to jest ciekawszy wątek, zdecydowanie, niż, niż to, co było tam. Natomiast, przez to, że zawsze proporcje są tak zachwiane kobiet i mężczyzn, Mhm. No to mają tą potrzebę, że y, tak, trzeba tą, ją wepchnąć gdzieś komuś w ramiona, że tak powiem, dlatego że mężczyzna, będziesz miał wystarczająco mężczyzn samców alfa, którzy się tam natoczą pomiędzy nimi, ale jeżeli nie ona, no to kto? Bo, mhm. bo masz tak mało kobiet i, i generalnie dokładnie tak, tak to wyglądało z Black Widow od tego filmu dokładnie. Tak, tak musi, musi być tak, bo co, i, no, Gamora. jak Gamora. sami mężczyźni, to co, to nagle chłopy się zaczną całować na no, no, ekranie? Nie. Czym nie, jest nie, Gamora? Nie, nie. Tak. W strażnika Galaktyki w komiksach relacji między Peterem Quillem a Gamorą Romantycznej nie było nigdy. To była cała drużyna zawsze, nie, jakkolwiek by się nie zmieniała, ale jeżeli mówimy o tym składzie, to była piątka buddies i to działało fantastycznie. Peter Quill był takim samym kobieciarzem, mógł dalej mieć swoje one night of standy i tak dalej, ale, ale jeśli chodzi o relacje w drużynie, ona była czysto kumpelska. Mm. No ale w tym meczu wchodzi MCU, syndrom smerwetki. No, nope, mamy, mamy, tak, tak, mamy to... kobietę. Co z nią zrobić? Co z nią zrobić? To w końcu Taka, kobieta trzeba. bo w, to w, nią starzynka, w było super widać, jak się nebula pojawiła. Nie? Że to zupełnie zmieniło dynamikę. Tak. Nie? Jak, już, jak już masz kobiety, które nie, nie muszą być tylko poświęcone temu, że. Mają jakieś relacje tam z mężczyznami, nie? Że tutaj masz te tych facetów, którzy tam swoje rzeczy załatwiają i masz tą kobietę, która gra rolę kobiety, nie tylko do, są już drużyną w większy sposób. Nie I jest więcej wątków otwartych dla nich. Tak, tak. Gun się w ogóle nauczył. Na, znaczy ja bardzo lubię to, co zrobił. Bardzo lubię oba filmy Gana, tak? Sznasznik Galaktyki, Ale Gun się na pierwszej części nauczył, jak powinno się powiedzmy, tak. postaci kobiece, tak. dlatego że Gamora. Jest najmniej Pierwsza interesującą. Jest e, trochę smerfetką. Tak, jest totalnie smerfetką. Jakby jesteś w stanie wymienić po dwie-trzy cechy każdego bohatera męskiego z tej ekipy e, i nie jesteś w stanie wymienić, nie wiem, nie. wydaje mi się, żadnej cechy nie. Gamory, która nie byłaby taka, że jest trochę sztywna. Z eee, kobietą. Nie, no, nie wiem, z no, kobietą no, to jest jej cecha, nie? No, jej cechą jest to, że ma daddy issues, nie? Które no, też tak. nie są jakieś małe rozwinięte. Tego, tak, tylko u niej, u niej to jest to na pierwszym planie, a też nie jest rozwinięte. Z tym gadamy, jest. to żeby wrócić do Ironmana. Zauważcie mm -hmm. również, że w tym filmie i to jest ogólnie problem yy, cały, wszystkich historii Ironmana, że nie licząc Pepper, która pomimo tego, że ma fajną relację ze Starkiem, to też ciężko powiedzieć, żeby powiedzieć, że ona ma wielką rolę w filmie przez to, jak ten film jest napompowany. Przez to, że, no, jaki jest wątek Pepper w tym filmie. No, próbuje być CEO, ale, no, ty tyle. Ale... To nie jest wina, to nie jest wina, nie wiem, czy samej Pepper, czy, czy, czy aktorki, czy, czy czegoś, po prostu ten film jest prze przewalony tym wszystkim. Mhm. Ale to trzeba przyznać, że też te filmy nie mają miejsca w ogóle dla kobiecych postaci. Jak, jak się nad tym zastanowisz? No, bo, bo kto? No, masz Black Widow, która jest eye candy. Mm -hmm. I, i, a, a wszystkie inne postacie w tym filmie, no to są e, wszystkie panienki, na które może lecieć Tony Stark. Tak, to, w ogóle masz wiesz, w tym filmie masz takie momenty, gdzie to idealnie widać, jaka to jest strata materiału. Aż to, w aż film ci to z ekranu krzyczy, nie, że patrz, jak marnujemy ten wątek. Jak to jest tak w tym momencie, mówi. Znaczy, ona, Pypar się dowiaduje, że on umierał, nie? Jak to umierałeś? A to jest tak, taki robi w ekran. Mm. O, nie, jest to na ciebie zła. tak, i kończy się. I no, idea, to, jest się... to jest wszystko. Nie? Ten wątek, który mógł być fajny, nie? że ona próbuje pomagać, że próbują, wiesz, ona jakieś tam rzeczy te załatwia, cokolwiek, żeby ona była postacią w tym filmie, nie? A tutaj tego nie ma. No, niestety. I hmm. jak bardzo lubię no ten wątek, jak mówię, jest chemia między nimi na ekranie za każdym razem. To znowu ten film to kompletnie zmarnował. nie Byłby świetny moment jakiegoś takiego katarzy, kiedy ona przyjeżdża do niego i się dowiaduje, że on umiera, że wiele rzeczy, które było tutaj. Nie wiem, jak on, on jedzie do niej do biura, ale w końcu nie może jej powiedzieć, nie? Próbuje jej powiedzieć, ale przyjeżdża z truskawkami i w końcu nie może i zabiera planszę starego i to jest wszystko, co robi. Gdyby tam dać na przykład, że ona w tym się dowiaduje, na przykład jedzie za nim i i mają jakiś, jakąś tam rozmowę i ona wtedy rozumie, że on umiera i nie wiem mówi, że dobra, przejdziemy przez to razem czy coś w tym rodzaju, jest cały ten motyw, który tam by zadziałał, że oni są faktycznie z siebie podporą, wow to byłaby inna rozmowa, a tak jedyne co on mówi to znowu <coughs> ten film ma doskonałą zasadę Hollywood, która jak wiemy działa, czyli tell Don't show, yy, czyli dokładnie jest, yy, on, on jej mówi no, miałem ciężki okres, ale mogłem się na tobie oprzeć no. No. szkoda, że ona o tym nie wiedziała ja w ogóle też bardzo lubię postać Pepper w tych filmach, y, natomiast nie, nie mam pojęcia, czemu ona w dwójce na niego, w sensie jest nim zainteresowana. Tak naprawdę ona w którymś momencie powinna odejść z tej filmy i uciec toksyczną relację, tę toksyczną znajomość z no. Tonem. Y, zwłaszcza wtedy, kiedy kiedy on siedzi i knurzy sobie na, patrząc na, na, na Nataszę no, w ringu. Bardzo. E, to, to jest sytuacja, w której ona powinna wyjść, a potem pójść do jakiegoś po prostu nie wiem, do, do jakiegoś Time'a czy, 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 czy innego New York Times'a i po prostu opowiedzieć coś, co, co się działo w firmie, kiedy ona tam była, nie? No bo to jest tego rodzaju sytuacja, nie? E, oni to, to odkręcają w trójce jak mogą no i udają się to odkręcić, bo ta, to, ta relacja między nimi jest wiarygodna później, hmm. ale na po, etapie dwójki o Chryste, Panie. Jak on ją na końcu całuje i tak zastanawiasz się, no, no ale całujesz go dlatego, że cię uratował przed chwilą i to jest wszystko? To tyle? To jest całość. Tak, masz rację. Tam... no Ale to dlatego, że to, właśnie, że to nie jest w ten sposób rozwinięte, bo y, Stark opiera się na Pepper i gdyby Pepper zgadzała się, że on się na niej opiera, bo zdaje sobie sprawę, co on przechodzi. Zdaje sobie sprawę z tego, że gość nie ma wyjścia, i to, co go podtrzymuje przy życiu, jedna bolesna śmierć zastępuje sobie inną, i tak dalej. Gdyby ona miała tą wiedzę i gdyby oni mieli to, z, z tym relację, to pewnie by to zadziałało. Mhm. Ale ponieważ nie mieli tego, no to w tym momencie no, on się podpierał na niej, ale ona o tym nie wiedziała, więc co to za podpieranie się. Mhm. Just, zanim zanim przejdziemy jeszcze dalej, to mm, uwielbiam ten moment, jak e, właśnie kończy się ta scena z Pepper w biurze i pojawia się też znowu Natasza. Ja się zastanawiam, czemu Natasza dalej jest jako ta pracująca w tej firmie, czy jej się tak spodobało? Co, nie, Praca coś tam Fury Pepe? mówi, że utrzymamy jej twoją przykrywkę, ale przykrywkę, Ale, co? ale po co jej tą przykrywkę? Dalej... <laughs> Jakie to jest bez sensu? Nie utrzymają, żeby ona chodziła tylko w tych, wiesz, w tych krótkich spódniczkach. I rozpiętym i... bardzo, i... Tak. bardzo mocno. Tylko po to, nie? Bo ona, Pepper wychodzi i od razu, co ty tutaj robisz? Oto, ja tutaj jestem dalej, nie? I tutaj będę dalej chodziła. Bo co mi zrobisz, nie? Mówię, <laughs> to jest zupełnie <laughs> pozbawione sensu. Ale jest, przechodząc, do, wiem, do... rzeczy, które się fajnie zastarzały i które uwielbiam, nie rzeczy, osób i świetnych aktorów, to <grym> absolutnie kocham Sama Rakuela jako Justina Hamera. On jest tutaj niewykorzystany, ale on wyciąga maksimum z tego, co miał tutaj napisane w tej postaci. Ja uwielbiam, jak on się pojawia na ekranie, jak wchodzi tym swoim tanecznym krokiem na tę prezentację. On po prostu pożera ekran. Nie? I szkoda, że ta rola nie była rozwinięta w żaden sposób nie? i że on później nie powraca. To jest idealne. Ja mam nadzieję, że to jest jakby serial o War Machine, ten Armor Wars. Że on będzie tym Q ee, Rodiego, że on będzie robił rzeczy, bo ja dalej uważam, że to jest gość, który ma jakąś wiedzę o tym, co robi. Tylko co, to nie zostało pokazane, bo to była komedia, nie? No on był robiony jak postać komediowa. I szkoda, ale nadal, jeśli patrząc na to, co dostał do zagrania. To kocham go w tym filmie, bo to jest sam Rockwell. On, oh, cudowny aktor. Tak, no to jest super aktor. Fajnie, że on od tego momentu. No bo to był za, przez długi czas to był taki aktor charakterystycznych drug, drug, mm -hmm. drugoplanowych. E, i, I cieszy mnie bardzo to, że, że ma na koncie tego Oscara za właśnie też super rolę drugoplanową. Leży mm -hmm. w trzech billboardach za Epping Missouri, e, że to, to mu się udało. Natomiast jeśli chodzi o wątek, e, jaką się nazywa ten gość? Justin, e, Justin e, Hammer. Justin Hammer. Justin Hamera. Hammer, Justin tam oni tak, tak mocno płynął z tym, jak bardzo chujowy jest Tony Stark, że ja trochę nie wiem, w czym to byłoby gorsze, gdyby, gdyby jednak tę rywalizację wygrał, wygrał Justin Hammer z Tonem. W sensie dwa to to są... ja, ja, nie ja nie no, Ale robili, ja w ogóle nie? nie rozumiem, właśnie mój problem polega z Justinem Hammerem na tym, że zgodzę się ze wszystkim i roku jest fantastycznym aktorem i, i fajnie, że próbuje się bawić tą rolą, tylko to nie ratuje niestety nic. Mhm, mhm. Okej, okay, przynajmniej mi się fajnie patrzy, jak on się pojawia, ale jeśli chodzi o wątek, to nie, nie ta ratuje, rola jest nie to nie ratuje niczego. Bo problem polega na tym, że on nie jest tylko kreskówką. Ale ja tego strasznie nie lubię w filmach, kiedy masz takie postacie właśnie jak Justin Hammer, który ewidentnie też jest milionerem czy miliarderem, też ma świetną technologię, ale on jest, nie wie, on jest forsantem z, z skneru samak kwacza. Czyli tym typem, który zawsze znajdzie się skąd on ma te pieniądze, skoro zawsze ma Evil skins, które zawsze nie wychodzą. I mm -hmm. on jest tak bardzo niekompetentny, bierze tego wanko, ale oni powinni współpracować tam razem. On powinien razem z nim siedzieć i te rozkręcać te rzeczy i powinni je razem budować. Ale on jest tym typem, który wynajmuje inne osoby i sam nic nie robi. Przyjeżdża z tą, z tą technologią dla War Machina i oczywiście jego creme de la creme nie działa. Ta mm -hmm. Widowmaker, czy jak to tam się... Ex-wife. To się nazywało. I za każdym razem, kiedy, kiedy on się pojawia, ja, ja tego strasznie nie lubię, bo ta postać jest niewiarygodna. I mm, problem jest taki, że w, są filmy, w których to by działało ale oni jednak w MCU próbują robić te postacie wiarygodne. I próbują jednak, żeby, żeby, żeby dało się na czymś się oprzeć. A ja kompletnie nie kupuję tego, kim jest Justin Hammer. On jest typem, który ma dużo pieniędzy... I coś, i niby ma kontrakty wojskowe, niby ma różne rzeczy, ale nie pokazali nawet jednej rzeczy, która w jego przypadku by działała. Jednej rzeczy, w której on by, on by to, to, to się spełnił. Gdyby on razem pracował z e, Wanką, i może gdyby razem stworzyli tą zbroję na końcu, która też nie mam pojęcia, by, czemu e, klepał tą zbroją e, Whiplash, zarówno. E, Iron Man, jak i War Machina naraz, bo była większa, nie wiem jak to działa. Mhm. I, i, I gdyby on, on to coś tam robił, to jeszcze by działało, ale tak. No masz tego kreskówkowego vilana, no dosłownie on jest tym właśnie, on jest tym forsantem. No, on, 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 on nie ma żadnej innej roli, poza tym, że nie jestem tak bogaty jak Tony Stark, więc teraz będę tak, miał złe plany, żeby jeszcze... być tak bogaty jak Tony Stark. Ale nawet nawet jak masz w finale, jak się pojawia War Machine, nie? to ja mówię, kurczę, tak patrzę na niego. Ej, to cała technologia działa, którą tam hammer władował, nie? No, on co ma strzelać? To strzela, ma te, ma te działko na ramieniu, to działa, nie? To wszystko działa. Ale i tak masz tą scenę, gdzie ta ex-wife musi nie zadziałać. o, jaki ten hammer debil, nie? Bo takie co ja sobie myślę, kurwa, przecież to ten. Roddy źle wystrzelił albo nie wiem, nie odpalił tego. Jeszcze mówił o hammerze. Tak, 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 że to było nieodbezpieczone albo coś takiego. I my to jest z Rodiego. Roddiego, trzeba go na hamera. Ostatnią scenę, gdzie on próbuje. mówić, być ostatnia scena, która go odkupuje dalej, oczywiście by poszedł do pierla i tak dalej. Ale w tej scenie, gdzie. Oni próbują rozkminić, jakim językiem się komunikują te drony, czy coś takiego. I on tam siedzi nad tym, i, i, ale i tak gada do tego technika, sam nic nie robi. Gdyby on w tej jednej scenie pokazaliby, że on na końcu faktycznie coś robi, nie wiem, część tych dronów wyłącza na przykład, czy cokolwiek, i tak musi odpokutować za wszystko, co zrobił, swarszował śmierć, ale daliby mu ten jeden mikroelement, w którym widzisz, że ten gość... Znowu, To ja bardzo lubię, gdyby ten wątek był... Ej, gdyby miał trochę inny charakter, gdyby inaczej Tony do niego podszedł, gdyby mieli lepszą relację, może mógłby być kimś innym. Ale ten film nigdy tego nie robi. Ten Hammer nigdy nie mógłby być kimś innym, a to, kim jest i tak jest niewiarygodne. Rockwell jest wielkim, zwarnowanym w ogóle potencjałem MCU. To jest gość, znaczy, to było paru takich aktorów, którzy rzeczywiście, których rzeczywiście MCU trochę zmarnowało i można byłoby ich obsadzić lepiej. No Rockwell to jest gościu, który, na przykład moim zdaniem, pociągnąłby spokojnie rolę, rolę Lokiego, w sensie gdyby go tak obsadzić. Mm -hmm. To jest gość, który dałby radę. Poszedłby w zupełnie inną stronę niż Kiddlestone, ale, ale, ale dałby radę. A tutaj on też pokazuje, jak bardzo to jest film oparty na. na, na albo dobrych, albo chociaż przyzwoitych rolach. Dan Junior wiadomo, jest Dan Juniorem i jakby cały czas się sprawdza. Czasami jest trochę żenujący, ale to jest wina scenariusza, a nie, a nie, a nie aktora. Scarlett Johansson robi co może i jakby ratuje ten film. Gwyneth Paltrow jest super, Rurk jest super, Rockwell jest super. Gdyby ten film był chociaż troszkę gorzej zagrany, to, on by się znaczy, to tam tamte nie byłoby dokonania już zupełnie nic. To byłaby kompletna katastrofa, tak? Mm -hmm. Wydaje mi się, że to, to byłaby taka katastrofa, że, że poszłaby Pantoflową poszła informacja o tym, że nie na to do kina i być może nawet by się nie zwrócił, czy coś. Nie? W sensie, że to ten. Ale, ale chociaż to jest tyle, że jeśli lubi się Roberta Daniela Juniora, no to masz tutaj dwugodzinny film, żeby na niego popatrzeć. Mm -hmm. Chociaż tyle, nie? W sensie, jak ktoś lubi aktora, no to ekstra. No. To jeszcze chcę na końcu pogadać dwa słowa, bo nie gadaliśmy prawie w ogóle o akcji w tym filmie. Gadaliśmy o problemach innych, ale nie gadaliśmy... Mówiliśmy, że ta scena jeszcze na torze wygląda ok, ale ja chcę pogadać o finale, bo też z akcją ten film ma ten problem, że on kompletnie nie wie, kiedy wrzucać akcję. Mam wrażenie, że to jest takie na zasadzie, nie mamy miejsca trochę, więc wrzućmy akcję tutaj. A no i w finale musi być akcja. I jak oglądam go teraz drugi raz, to mam ten problem, że lwia część... Ostatniego finałowego bombastycznego aktu, to mhm. Tony Stark leci, a drony lecą za nim. I się rozbijają o coś, nie? Tam się nic więcej nie dzieje i to jest to nawet się ogląda nudno. Do momentu, gdzie oni lądują w tym takim mini parku czy ogrodzie, czy coś, gdzie faktycznie już cokolwiek zaczyna się dziać, to do tego czasu cała ta akcja, to Tony Stark leci, a war machine kontrolowane i drony lecą za nim i tak jak mówisz się po drodze rozbijają. Ona nawet nie jest ciekawie zaprojektowana. Jest jeden moment, kiedy jest ten dzieciak, którego potem oni mówią, że to Spider Man czy whatever. Który tam niby strzela, nie? I za niego skakuje Stark. Okej, okay, takie akcje są fajne, żeby przebić monotonię, ale większość czasu, to widzisz jak lecą. Kamera na jedną stronę robią beczkę. Kamera le lecą dalej. Ten film ma też koszmarnie zrobioną akcję, której nawet nie jest za dużo w tym filmie, której jest naprawdę sporadycznie, a nawet, ale kiedy jest, to nie działa. No ten film ma jedną dobrą scenę akcji, gdzie to ten Roddy i Tony rozpieszczają te drony przez Drone sekundę, razem, nie? gdzie tak. wszystko odpalają co mają i to co trwa, trwa ile 30 sekund, może. coś takiego i wygląda super. To jest jedna rzecz, którą ja pamiętam z scen akcji. Tak, z Przez tym latem, laserem, nie? który przecina Tak, wszystko tak, do na końcu i to, to, to trwa króciutko. To, to, to wygląda całkiem ok. W ogóle tu jest też dużo jeszcze tej takiej mm, tej efektów specjalnych opartych na efektach praktycznych, gdzie mm. czuj na przykład ten. Yy, yy, masę zbroi, nie? Tak. tak gdy widzimy, że rody i tony z podnoszą te hełmy, to widać, że oni są w tych takich wielkich balki. Trzeba trzeba powiedzieć, zbroja. jestem dużo większym fanem zakładania zbroi z walizki niż nanitów, które Tak, się Tak, nakładają. tak, później czym mniejsza ta zbroja i czym więcej tej technologii właśnie nanitowej i innej takiej, to tym gorzej to wyglądało po prostu, nie? I tutaj momentami efekty specjalne w tym filmie, który ma 12 lat, wyglądają lepiej niż efekty w ostatnim Spider-Manie. Komputerowe no to... i praktyczne i tak na wielu, wielu, wielu aspektach tak, wygląda ale, po ale akcja jest lepiej. źle le, ok, wygląda A nie, tak, za, zaprojektowana, ale zaprojektowana tak, tak, jest fatalnie Mimo tego, że mieli bardzo mało czasu na to, żeby to zrobić, tak? I jakby to jeszcze, jakby MCU nie było taką maszynką produkcyjną do, do robienia mm -hmm. takich rzeczy. No, ja bym dodał jeszcze. Ja bardzo lubię scenę wyśc wyścigu, tak? I tak? Ona jest. Tak, ona też jest jest taka, taka fizyczna, nie? Ona jest tak, ona jest prosta, bardzo fizyczna, ale, ale no. Natomiast y, a propos tego, co powiedziałeś o tym, że. Y, to może, dla, ich ktoś się dawno nie oglądał, zrobię mały wstęp. No, jest tam na, na końcu motyw małego chłopca, którego Iron Man ratuje. Chłopiec ma na, na, na sobie maskę, na twarzy maskę Iron Mana i, i coś tam Tony Stark do niego mówi i odlatuje. No i tam ludzie zaczęli się zastanawiać, czy to jest Peter Parker. Kevin Feige potwierdził, że to jest Peter Oczywiście. Parker. Bardzo nie lubię takiego retconu. Przede wszystkim dlatego, że on kurczy świat. To jest mhm. jakby... Ma, tworzysz gigantyczną po prostu uniwersum, gdzie masz Dziesiątki albo i setki postaci, tak? I nagle okazuje się, że ten randomowy chłopiec, po prostu, który tam, nie wiem właściwie, dlaczego tam miałby być, i tak dalej. No to była to było Expo, tak? Mógł tam być teoretycznie, nie? ale po prostu mógł przyjść, tak z ciocią Mej czy coś. Że ten mały chłopiec to musi być ten chłopiec, którego potem rozwijamy pięć lat później w innym filmie. Bardzo nie lubię to jest trochę jak. Jestnych Wojnach, że wszystko musi być Skyhookerem zawsze. E, I nie, nie możemy oddać mocy nikomu innemu, tylko Skyhookerem. zawsze na Tatooine się być. rozbijamy, zawsze. Tak, zawsze. Albo Pustyna planeta jakaś inna, nie? Nie wiem po co to się robi. Znaczy, no po, po to, żeby no, żeby stali, ludzie ja. się podniecali na, na forach, tak? W tak. sensie, że, o super, nie? I nie wracamy no, do filmu. Jedynym takim dobrym nawiązaniem to jest, tak jak ostatnio przy Halku mówiliśmy, Martin Stark, który pojawił się jako student w Halku, mm -hmm, a później yeah. został nauczylem tak. Petera Parkera, nie? I to było super, bo ten sam aktor. No to jest ten sam aktor spokojnie to... mógł taką drogę przejść między filmami, No tak, ale masz tego samego aktora. To dużo lepiej działa wtedy, jeżeli chcesz taki mm -hmm, tak, sobie tak, zażartować tak, czy coś takiego zrobić. Tak, tak a to jest i... tylko tak, żeby połechtać fanów, nie patrzcie, tak. to był on, cały czas. Nie. nie ma opcji w ogóle, żeby Peter Parker, w którejkolwiek z wielu rozmów ze Stonem Starkiem, które potem przeprowadził na przestrzeni, nie wiem, trzech czy lat, mnie wtedy. Nie ma opcji, żeby on do tego się nie odniósł w żaden sposób. Nie ma opcji, w sensie. To jest jest, jest w jednak taka chwila, która definiuje Twoje życie no, trochę. Za, za, pamiętasz <laughs> tak. to, nie? Znaczy, no Może, no. jak ty żyjesz w Nowym Jorku z MCU, to, to może masz takich chwil dużo, nie? Że torcie ratuje co chwila tam, no nie? No ale no. wiesz. A, ale jest, znowu... jak, jest, jak jesteśmy jeszcze przy tym finale, to e, jest ta alternatywna wersja, która jest w scenach wyciętych e, gdzieś tam gdzieś tam na DVD i Blu-rayu, e, gdzie mamy Wanko, który bez zbroi przychodzi na finał. Widzieliście ją? Nie. To, to, to nie było, że on w zbroi przyleciał. W ogóle nie było tego, że on w zbroję budował. On przychodzi ubrany wie, w skórzaną kurtkę i tam, gdzie Pepper stoi na schodach na końcu, to on ją bierze jako zakładnika. chwytają, ją za szyję o i nie, ten stary przylatuje to. i wychodzi ze zbroi, nie? Żeby z nim pogadać. Tak, ale to jest, to jest straszny dialog, ale ja mówię, wow! To, to było w ogóle nieprzygotowane, żeby ich starcie przygotować, bo oni nie mieli żadnej nie mieli relacji ze sobą. To, tak, to, tak, ale chcieli tak, coś to, pokazać. No. To I później to... jest tak, że wiesz, to się tak kończy, że te drony spadają i zabijają, tak, bo a, chyba Roddy je sprowadza, czy coś takiego. I niszczą banko po prostu On stoi na tych schodach, a Iron Man łapie Pepper i odlatuje z nią. Okay. I też odlatuje w taki sposób, że ona tam powinna, wiesz, to... same kości zostać mu w, w rękach, To jest ten nie? problem właśnie, kiedy, kiedy finał nie działa, bo jakby. Yy, może być lepiej czy gorzej zrobiony, ale hmm. jeżeli jest jakaś yy, silna relacja między bohaterami bohaterem a jego antagonistą, hmm. o, na przykład yy, w yy, jak się nazywał pierwszy homecoming Spider-Man. Finał to też jest kawał czarnego nieba, czarne tło nic nam nie widać, ale Vulture i Spiderman mają naprawdę konkretną relację i to, że yy, on na końcu ratuje mu życie, że go tam odciąga od tego i nie daje mu umrzeć, w tym, w tym, w tym, w tym ich starciu jest wydźwięk, nawet jeżeli nic nie widzimy, bo jest ciemno hmm. i szaro. Ale, ale, ale przynajmniej tyle, w, w przypadku kiedy nie Marvel miał ten problem, że często tego nie budował. Gadaliśmy dokładnie wcześniej w Halku, że Bruce Banner nie miał pojęcia kim jest Emil Blonski. On nie, nie wiedział, nie znał imienia typa. To jest jakiś typ, co przyszedł nagle i chce się zapierdalać, napierdalać, abominacja. On nie wie kto to jest, on może mu przypomnieć tylko Czekaj, ty mnie kiedyś goniłeś jako najemnik, coś? Mnie, nie, 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 nie ma pojęcia kim jest ten typ. I tutaj jest podobnie, nie? Okej, okay, już trochę wie, trochę lepiej. Ale dalej nie ma, nie ma tej relacji, więc w momencie, kiedy jest ten finał, to jest takie, no, latają, latają, nic się nie dzieje, a potem nagle wpada on, wielki, na cały, na biało czy szaro czy ciemno i, tak jak mówisz, zdejmuje ten hełm, żeby to ja, a Iron Man mógłby powiedzieć, kurde, prawie cię nie kojarzę, typie. I, mm. i, I najgorsze jest to, że walka polega na tym, że on wyjmuje te bicze, które w sumie nie wiem jaki problem stoją, bo oni się w nie zawijają, ale w sumie im się nic nie dzieje za bardzo w tych zbrojach. Przy czym on jest silny i nimi miota, bo ma większą zbroję, bo tak, to, 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 to też nie ma sensu pod tym względem. Po czym walka trwa dosłownie, nie wiem, chwilę, a on ich tam chwilę owija, po czym oni owinięci. Wygląda się, że im to nie sprawi większego problemu, jest owinięci. Ty, co? Chodź go rozwalimy. Dobra, dawaj. Pamiętasz jest jedyną która definiuje naszą przyjaźń w tym filmie, to jak do siebie no, strzeliliśmy, nie? Tak. No powtórzmy tak. ale, ale dosłownie, to, 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 tam nie ma tego, bo tak jak Bartek mówiłeś, że Whiplash nie stanowi zagrożenia, ale mało tego, nawet w tej głupiej scenie nie ma dramatyzmu, na to, że jeszcze czułeś, że on mógł mhm. coś mu zrobić. W tej scenie nic, no chłopaki stoją i dosłownie se luźno gadają w, ty, w tych zbrojach. Tak. Ej, co, zróbmy go, to twój pomysł, no mój, no to chodź, le, lecimy i strzelamy. Nic... Tam nie ma nawet momentu, w którym ja bym poczuł takie ten, te zawieszenie niewiary, jest, bohaterowi się udało. Nie takie, a, ah, podskok. Co, co mi się zdarzało w MCU bardzo często. Ten moment, w którym jest, bohater dopiął swego, a to już takie odbębnimy to. No już, już, już go załatwmy, bo przyleciał, to nie umrze. Ja mam pytanie, bo być może nie sprawdzałem tego w sumie. Czy, czy Wanko kanonicznie nie żyje? Tak. Hmm. Czy to jest to powiedziane, że on, on zginął gdzieś tam? Oni, oni, tak, czy to, czy był, się... to był ten etap, kiedy oni regularnie wybuchali złoczyńców. Co, mm -hmm. Z czego się wszyscy potem śmiali przez długi czas. Zwróć uwagę, że wcześniej Obida Stein też tak samo się usmażył. Tak, tak, Obaj tak, się w tak. usmarzyli, usmażyli. No i Pierce trójce też eksploduje. Więc generalnie mm -hmm. był moment, kiedy MCU non-stop wysadzało, tudzież smażyło tak, swoich tak. złoczyńców. I dlatego Co, co? Kilian. Piers to był z Kapitania W sensie Piers który... Gaj Piers. Aha, Gaj okay, Aha, Okej, okay, okej, bo, bo jest Aleksander Piers. No tak, Aleksander Piers jest. To do, <gulia> też ginie. Dobrze, że do nie <gulia> <sobie> zabrzmi. też <gulia> swoją drogą. No, no tak, tak. Ale, ale chodzi o Gaja Piersa. E, tak, natomiast i, 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 i to też jakieś był motyw, bo to jednocześnie powoduje, że ci bohaterowie nigdy nie będą mieli rozwoju. I tutaj skoro jestem, to gadaliśmy o tym, jak ciekawe jest to, że abominacja przeżył Mieliśmy gniawno go w Shang-Chi, niedługo będzie w, w komediowej postaci w she -Hulk. Na co czekam, mm -hmm. bo Tim Roth też jest świetnym komediowym aktorem i, i, i fajnie. Uiplas już nie dostanie swojego odkupienia. Może Hammer mógłby, tak jak mówisz, jeszcze coś z niego dałoby no, się Hammer poznawać. miał jedną scenę Hammer miał w Blake'a. Tak, Hail to the King. W tym. Tak, ale jak jakby pytam o to, czy on żyje, dlatego że część pierwszych filmów y, MCU. Ono tak nie do końca dopowiadały, co się działo z bohaterami. Red Skull? W sensie, co się tam dokładnie z nim stało? to nie, do, Dowiedzieliśmy się dopiero w kolejnym filmie. Ale dziśmy, że w z, tym Red Skull gdzieś wessało. Też dłoń. tak było, że ci powiązani z kamieniami, którzy ginęli, oni mieli tam jakieś furtki, mogli mieć, że ich można przywrócić, mm -hmm. nie? No i tak, tak jak było z Skalem, nie? Coś kamień zrobił. No, plus bohaterowie, trzeba przyznać, że dużo bardziej frywolnie podchodzili do zabijania ich. Mm -hmm. Bo e, jak sobie pomyślisz później, to e, MCU zaczęło stawiać bardziej na ten motyw, że nie zabijasz. E, zabijasz tylko w konieczności, zabijasz tylko jeżeli nie masz innego wyjścia. No, Spider-Man za cholerę nie chce zabijać, ale to Spider-Man, ale nawet jak popatrzysz, nie wiem, Shang-Chi nie chce swojego ojca zabić, czy. czy Black Panther Killmongera Black Panther Killmongera też stara się nie zabić później ludzkie życie staje się istotne, ale w tych pierwszych filmach łącznie z tym ho, oni usmażyli typa i prawie sepione potem zbili w tym momencie no, to też stary sposób, nie? Mamy Barton Majokera w filmie, chuj, pierwszym filmie, nara, cześć, cześć tak. Mam Mam pingwina, dobra, nara <ślicz> trzeba przyznać, tu, tu że face czasie, jak to oglądałem mam pewien dyson muszę powiedzieć <śliczny> to jest to, jak bardzo komediowo podchodziło się w starych filmach do tego, że się typa zapierdoliło, no chłop, Wiesz, że zawsze ale trzeba było pokazać, tak, że leży ciało tak, no, leży wyglody, na tym Siedzisz, patrzysz na to, a Stark w tym momencie z rodem sobie żartują, ej, to mój dach, nie to mój. Typa usmarzyliście przed chwilą. Dobrze, z, roz, z rozpędu nie zabili Lokiego na przykład, nie? I w ogóle ciekaw jestem, ilu na przykład reżyserów, którzy później weszli do MCU. Patrzyli na to, co mają do zrobienia przy pisaniu scenariusza, na przykład, albo przy tam robieniu tam wstępnego draftu, i myśleli sobie, kurde, ten Mickey Rourke fajnie byłoby go wykonać. A, dobra, nie żyje. Nie? W sensie, o, tutaj w ogóle mieliśmy tam, nie wiem, Jeffa Bridgesa, A, nie żyje. No <grymne> <grymne> to, dokładnie. To I to jeszcze tak samo zginęli identycznie. No. To, to, to e, jest e, tak smutne. A jak jeszcze jesteśmy w tym finale, to ja uwielbiam e, tog myślowy Whiplasha i to, że najpierw pojawił się na tym nie, torze i zrobił sobie myślowego. ten w ogóle. Robi, że jak ty że tam na pieprza promieniami wiesz? te unibim i te wiesz, repulsory, wszystko, a on zrobi zajebiste bicze, nie? Idzie na tym torze i później no nie udało się, złapali mnie, zrobi większe bicze, takie, takie już zajebiste, takie naprawdę duże, nie? Które, Że... są, które są znacznie mniej skuteczne niż te pierwsze, tak, chcę tak, dodać. Tak. Ale one już takie będą, takie duże bicze to będą po prostu nie do pokonania, to już wszystkich zabije, nie? Ale, ale one nic nie robią, jeszcze te nic pierwsze, te pierwsze chociaż miały, jak one weszły, no to rozcinają te samochody, coś się dzieje, te drugie to on się w nie oplątują. Coś, co no, Ja na jego miejscu bym zrobił taki wielki miecz chociaż, albo coś takiego. Jak już mam myśli jak dziecko, to wiesz, takie dziecko, które myśli, nie? Super wielki miecz, mam energetyczny. A tu nie, zrobię jeszcze większe bicze. Wow. Wow. Ja, mam do, ja mam do Was pytanie, nie wiem, czy już powoli kończymy, czy. Tak, tak, tak. Już chyba ten. To to, to być może to jest dobre pytanie na koniec, ale być może nie. Bo co by się stało, gdyby ten film usunąć z MCU? W sensie gdyby go w ogóle nie było? Czy cokolwiek. To jest jeden z tych filmów. I okej, okay, Iron Man 3 to też jest taki film, że jakby go usunąć, to nic by się nie stało, ale przy okazji Iron Man 3 jest dobrym filmem. Nie, 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 nie zgadzam się, bo Iron no, Man 3. Nie, nie zgadzasz się Man, z czym. Iron Man, z tym, bo jest dobrym że, filmem. Z, z tym się zgadzam. Nie, nie zgadzam się z tym, że usunięcie Iron Man 3 nic nie da. Okay. Dlatego, że za każdym razem liczy się też nie tylko to, co wpływa to na świat, ale też jak rozwija bohatera. Iron Man 3 przechodzi tam bardzo konkretną drogę. No to prawda. Zauważa pewne wartości w życiu. Bez Iron Man 3 raczej nie byłoby ślubu Spots, bo on dopiero tam naprawdę zauważa, co jest ważne w życiu, kto jest dla niego ważny w życiu i tak dalej. To, że sobie też ostatecznie postanawia, odwa odważyć się, operację zrobić, żeby sobie pousuwać wreszcie te rzeczy. On tam przechodzi taką mentalną drogę, w której wartościuje swoje rzeczy w swoim życiu. I jasne to nie ma wpływu może na całe MCU, ale ma bardzo duży wpływ na to, co robi w Infinity War. Czy dlaczego jest w stanie się poświęcić w końcu w Endgame? A mm -hmm. Man 2 możesz wyciąć ten krytyczny. Bo on przeszedł Man... jeszcze raz tą samą drogę, którą już przeszedł. E, ale jeżeli to, ale... nie wprowadzisz elementu choroby, którą wprowadzasz tu w i nie było. Więc równie dobrze możesz o, ni o tym nigdy nie wspomnieć. Nagle okazuje się, że Palladium go nie zatruwa, bo, bo to wymyślili tutaj. Twójka jest zupełnie zbędna, bo tu ani Złoczyńcy nie powracają, ani te, te, relacja nie jest, te relacje nie są tak jakoś rozwinięte, żeby to było potrzebne w następnych filmach. Black Widow mogła spokojnie wejść w Avengers i nie, nie potrzebowała tego filmu, żeby się pojawić. I tylko jeszcze wracając na chwilkę do Iron Man trójki, to tam jednak ten wątek tego, że Tony Stark już nie potrzebuje zbroi, bo on, nie jest, zbroi, on jest inżynierem, już nie jest Iron mm -hmm. Manem, nie jest sobą. Tony Starkiem on został zakopany, nie? I później w następnym filmie widzimy: Ja jestem już zbroi, bo muszę być, bo <laughs> są Avengers, nie? No to było, było troszkę były, jak tego, nie potrzebuje, młoda, filmem, nie tak potrzebuje jak młota, powiedział. potrzebuje młota i tak dalej, ale, ale, ale przynajmniej, tak jak mówię, mam wrażenie, że jak już dostaje tego Starka w Civil War, bo to jest jakby jego kolejny moment, to to jest Stark, który przeszedł pewną drogę, dostał, miał wiele przemyśleń i tak dalej i on, ten film go zbudował. To prawda. Wujkę możesz wyrzucić i e, kolejny film z nim to są pierwsi Avengers. To Mógłby być dokładnie ten Stark po, po tym, kiedy mówi: I am Iron Man, do przed prasą i tyle. To się zmieniło tyle, że kształt reaktora łukowego się zmienił z no. kółka na trójkąt. Nie, nie, nie to... zauważyłbyś, patrząc, że on tak. ciągle zmienia zbroję, jest Mark 48, czy coś tam kolejnego. Tylko teraz jak koło siebie stoją War Machine Iron Man, to jak wiesz, ubikacja damska no, i męska. Okej, okej, Faktycznie ten film wprowadził War Machine. A. To jest tak. jakby jedyna rzecz, którą zrobił. Warto tutaj zaznaczyć, że to jest bardzo zabawne tak z perspektywy czasu. Znaczy to, co zrobił Kuba Gooding Jr.? Bo podobno tam. Znaczy, są plotki dotyczące tego, że on się przytykał trochę na planie z. E, Terence Howard. Terence Howard. E, 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 Jezu, Terence Howard, przepraszam. Co, co ja powiedziałem? E, Kuba, Kuba Gooding Jr. Jr. Terence Howard, oczywiście, tak. Że on się. No, what the fuck? <laughs> <laughs> że, że on się przytykał tam na planie z, z Fevro, tak? W pier, tak. pierwszej części. No a oficjalna wersja jest taka, że chcieli mu zapłacić mniej za kolejne filmy niż to, co było obiecane, no nie? Z perspektywy czasu jest to prawdopodobnie jeden z największych błędów, jakie popełnił aktor, aktor w Hollywood i to wydaje mi się że od początku Hollywood. W sensie, po podobnić taką, taką decyzję pod wpływem jakichś takich... No, znaczy, wiadomo, że on chciał zarobić więcej i nikt się nie mógł spodziewać, że z MCU będzie to, co finalnie no, wyszło. W Podobnie z Nortonem roku. możesz powiedzieć. To prawda, to prawda, no, że, że to są dwaj goście, którzy uniknęli bycia w jednym z najlepiej sprzedających filmów filmów. I idąc z z tym trofem. Tylko N N N Norton, wiesz, miał później... Jednak karierę ciekawszą niż Ten Shoot tak. po tym, nie? I długo chcę powiedzieć, że to jest ostatni film, niestety, w, w którym, znaczy Avengers jest w sumie ostatnim filmem, bo w Hulk grał, wiadomo, e, gdzie MCU jeszcze miało jaja do recastów. I chcę powiedzieć, jak, jak oglądam tę scenę, w której wchodzi po raz pierwszy Rhodey i robią mu tak, żeby wyraźnie pokazać, że Rowdy, wszyscy to jest Rhodey, patrzcie ludzie, to jest Rhodey I, i on ma naprawdę długą scenę wejścia żeby bo wiemy że gra inny aktor i oni zdają sobie sprawę i to odpowiednio budują i to jest poprawne mhm. i to jest dobre i to jest jeden z dobrych że mam do powiedzenia o tym filmie ale jak bardzo tęsknię za tym w dzisiejszych czasach żeby tak robić mamy problematycznych aktorów których trzeba usunąć bo niestety czasami robią siarę i nie da się z nimi współpracować niedawno Ezra Miller ale wiadomo że Marvel też miał sw swoich Disney przede wszystkim Gina Carano czy coś tam Mamy przypadki jak Charlie Cabosmana, gdzie no aktor umiera, nie możemy na to nic poradzić, taka kolej rzeczy. I w, w tamtych czasach, jak to jest, jak to nie było problemem, w sensie nie było problemem w takim znaczeniu, że OK, robimy taką scenę, żeby wszyscy nie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest ta sama postać. Mhm. I, i, I trzeba przyznać, że ta scena podczas przesłuchania dokładnie to zrobiła. Naprawdę, ile razy ktoś tam powiedział Roadie, 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 zanim ktoś wyszło. Ale ja nie mam z tym problemu. To, to jest naprawdę fajne. Jak to oglądałem dzisiaj, to miałem takie kurwa, że... Wtedy mieli jednak trochę jaja co do tego, że. bo to było naturalne. A dzisiaj? Dzisiaj już trzeba zrobić, że chcemy czale, to musi być z innego uniwersum, bo tamten czala to umrze gdzieś poza kadrem, bo coś tam. Nie możemy go wprowadzić w filmie, bo jest to, bo jest tamto. Niedawno umarł ten. Yy, z William Hart. Kurt Kurt hard, tak, właśnie. Znowu, kapitalny aktor, nie, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale czy to oznacza, że Thunderbolt Ross musi odejść, tym bardziej, że mu budowali naprawdę ciekawe miejsce tego typa od rządu z tyłu, który się pojawia. I, I mówię, jak patrzę na ten film, jak bardzo go nie lubię, to myślę sobie, wow, była jedna rzecz w tych czasach, którą robili dobrze i... W ogóle, jak oni, przy okazji No Way Home, jak oni po prostu na chuju stawali, żeby po prostu Reese i fans i, e, o Jezu, e, jak się nazywał ten od eee, Sandmana? Samara. Thomas Hayden Church, tak? tak. tak? Żeby, żeby oni byli w tym filmie, żeby, żeby przypadkiem nie zmienić aktora. Po prostu tak. oni. No, w, ten tiasek cały czas. Miliony dolarów po prostu wydali na to, żeby zrobić bardzo złe CGI Lizarda. Ono jest dużo gorsze niż tak. w pierwszym Amazing Spider-Manie. I żeby zrobić jeszcze gorzej wyglądającego Sandmana. Po prostu, żeby ci nie wy wykorzystali aktora. te same sceny. Oni przeklejąc tamtych filmów, tak. po to, żeby oni tylko byli w tym filmie w ten sposób. I By, to, takie. Czy ja mam rację? Czy, czy, czy mi się obiło uszy dobrze, że Thomas Church po prostu nie chciał być w tym filmie? The Way Home? Tego nie wiem. Yo, nie, nie, nie. Że, pamiętam, że, że ten? Pan, natomiast był natomiast ten. Chyba, chyba szanował. Nie wiesz, chyba. Infansem natomiast... było tak, że on miał jakieś tam ten, problemy wiesz, z fachikiem. Wiesz, nie? Że w 2000, wiesz że jak ten film wychodził, był 2010. To by po hmm. prostu wzięli innego aktora i by się nie pierdolili. Tak. Tak, i to byłoby co, co w swoim duchu <noise> super. Wydaje mi się, że trochę to rozpoczął Christopher Nolan wraz z mrocznym rycerzem, kiedy totalnie w, do wątek Jokera był do kontynuowania w trzeciej części, chociaż jako, jako taki mini A. wąteczek, A. ale Nolan stwierdził, no, ładnie z jego strony, że z szacunku do zmarłego aktora nie robimy, Nie robimy recastu, zostawiamy tę postać, jaką jest, i ten. Ale to jest ale okay tak, raz. Widzenia, tak, to jest ok, raz. I jakby jest duży, solidny powód ku temu, tak? tak? Aktor umarł, i to byłoby. Być może część dziennikarzy by uznała, na przykład, że, albo widzów, że to jest etycznie wątpliwe. Ale tutaj. Bardziej jakieś okoliczności duchowości. śmierci, że nie minęło dużo czasu od tego. Tak, 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 tak. Tak tylko i też też coś tak ta różnica, nie, że między na przykład e, Tacchalom a Jokerem, nie? że tamten można uznać za zakończony w jakiś sposób. Można było kontynuować, tak. ale nie. To no, wyrzucają kolesia cały scenariusz do kosza, bo aktor umarł. Tak, tutaj tutaj dokładnie to mamy, nie, że nie możemy go zmienić. Przerabiamy film World of Wakanda. Kilmongera sprowadzimy nawet, że tam będzie w jakimś tym nie wiem, z, tym mistycznym świecie będzie można z nim pogadać, bo musi być jakieś zastępstwo, ale jego nie zekasujemy. przecież tyle zrobił dobrego e, Chadwick Bosman no zrobił, no. to dajcie komuś kontynuować jego legacy, nie, jego dziedzictwo, ale, jego postać. Ale jeszcze najlepsze jest to, że dzisiaj nikt sobie nie wyobraża, że e, ktoś inny jest War maszynem niż Don Chill. Ale ale mm. ale, ale, ale to, było, to był moment, kiedy pierwszy raz wszedł i, i wiecie co, i ludzie mieli takie to jest Rowdy? Oglądamy dalej. Myślę, że ja, ja pamiętam, że tak miałem na zasadzie Ej, to inny aktor, koniec mojego, koniec jest, całego ja, mojego zdziwienia czy ja, ja, tak, ja tak później to. miałem z Rafał dokładnie, że on się pojawił tak. dokładnie w takiej scenie, że Ej, to jest Bruce Banner, nie, wchodzi tam i widzisz, że to on gra zupełnie swoją wersję postaci To dalej jest ten Bruce Banner, którego mieliśmy wcześniej, nie? ale już jest prze, przetworzony przez aktora okay. więc, to jest Bruce to, to, Banner, tak. tak, i nie mam z tym problemu, nie Trwa to dokładnie, nie wiem, 10 sekund Ej, to jest nowy Bruce Banner, okej, okay, oglądamy To, 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 to jest, jest wszystko To jest też o tyle, y, o tyle niezrozumiałe dla mnie, że Przecież wszyscy mamy, jako widzowie tych filmów, dużo zabawy z tego, że porównujemy sobie Jack Nicholson czy Heath Ledger, czy Heath Ledger, tak. czy tam Joaquin Phoenix, nie? To jest fajna zabawa, żeby zobaczyć, kto był lepszy w jakimś tam w tej roli, albo może ktoś był gorszy. Jared Leto był fatalny, o, ale super, nie? A tutaj jakby... Zabieramy sobie te, te szanse, przy czym wydaje mi się, że pod, od strony takiej organizacyjnej i od strony takiej producenckiej, to może być trochę obawa producentów przed tym, że jeśli zakasujesz że, że aktora, to ludzie sobie pomyślą, że to jest jakieś inny uniwersum być może. Że, że Ale to się sami ludzie się w to kopali. Ale sami się w to kopali. teraz w multiwersum, więc jakby... Blu, 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 to, to, to nie jest tak, że jeżeli nagle wszystkie... Znaczy ja tak, ja się boję, że tak by było, że jakby nagle wszystkie postacie by zauważyły to, kto im wyprał mózg, to jakaś iluzja, ktoś mhm. nimi manipuluje, czy coś takiego. Naprawdę Wie... ciężko byłoby to sprzedać, ale tak, sami się kompletnie w to, w to miejsce kopali. Też, też fani co ogólnie ta, ta bańka komiksowa yy, narobiła sobie takiego przeświadczenia, że... No, nie, musi być ta jedna wersja, której się nie da powiedzieć, Tak jak to jest z Loganem, nie? że Hugh Jackman musi wrócić, bo nikt inny nie może nim być. On był idealny, on był taki super, nie. jak się ktoś inny pojawi, to już koniec, nie pobije. Dla mnie zawsze Hugh Jackman będzie Loganem, nie? I mówię, to jest zupełnie bez sensu, nie, bo przecież tak samo jak było kiedyś z Jokerem. Pamiętam, jak był casting Legera, że o, jak mm. ten chłystek może się równać z Jackiem Nicholsonem? Przecież to nie ma szans. Nic z nie? którego też nie, nie, nie chcieli tak, w tak, tak, A teraz filmu. widzimy, jak ci aktorzy muszą się w ogóle starać, nie? żeby i swoje Robić, żeby były, wiesz, żeby podbiły do tego. I to jest fajne, bo to aktorsko wymusza no ale... na Tobie, wiesz, jakąś pracę, nie? Tak jak zrobił teraz, na przykład yy, ten yy, yy, Phoenix. Grając swoją wersję Jokera, nie? Mm -hmm. musiała być inna i była, wiesz, mega dopakowana. I kurczę, drugi Oscar za rolę Jokera, nie? To jest niesamowite. I to samo byśmy dostali w Marvelu. Jak nie wiem, na przykład miałyby się nowe st stony Stark dalej pojawić. Ja bym miał zupełnie problemu, jakby to był, wiesz. Nie nie, nie był to Robert Downey Jr., który dla mnie zawsze będzie tym Starkiem, ale może być. Jest miejsce na drugiego tonego Starka i nie musi być wcale z multiversum wyciągnięty. Właśnie trochę ta pamięć złotej rybki, bo mamy w samym MCU, mamy Dona dla którego wszyscy uwielbiają, i mamy Marka Rafalo, którego wszyscy znowu kochają jako Hulka, i i, i, ale wtedy można było ich zmienić, ale już drugi raz nie można. Już, 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 już wyobraziłeś się, że to jest ta bariera właśnie, której teraz nie możemy przekroczyć. Nie, mówisz o Loganie. To jest zabawne, jak był tylko jeden Patrick Stewart, wysta wystarczy jeden dobry film, bo jasne, jak masz Suicide Squad, to ciężko się przekonać do Jokera Jareda Leto, no bo to Suicide Squad. No, no, mhm. To nie był dobry film. No ale w momencie, jak masz yy, Patryka Stewarta, który gra sobie Ksejwiera, gra i nagle wychodzi First Class jeden dobry film i nagle wszyscy mówią no Macabo jest fajnym Ksei Ale Tyle to jeden 11, film. Nie? A to, to był 2011, czyli tak, te tak te jak ja mówię to, ludzie, to... No, o to chodzi, ale no, no. i nagle ten trend się urwał i nagle wszyscy mają pamięć złotej rybki, bo już teraz nikt nikt tego nie, poz, nie pozwala, to już nie ma prawa tak być, nie? Mm -hmm. Więc no. Jak mam coś dobrego powiedzieć o tym filmie, nie, to ci, ci, ci chociaż, totalnie, jakby, jakby wyszło first class, to ten y, Ian McKellen by grał takiego młodego magneto, da, nie? odmładzaliby <laughs> go cyfrowo, my te kropki. Wiesz, on, tak, my, tak, tak, my, tak, tak, tak jak tak tak go robili w tej... W, w Captain który, Marvel. Nie, nie, w których to zmianach było, że e, odmłodzili ich dla tej jednej sceny z Jean Grey? A, w, o Boże, w Le Bastionie. W a, w ostatnim Bastionie, tak. I tutaj by jeszcze bardziej odmłodzili, nie? Ale to by musiałby być McKellen i musiał być Patrick Stewart. Zresztą Patrick Stewart wraca zaraz pewnie, na pewno, hmm. na 100%. No. No dobra, to będziemy tam kończyć. Um, następny dla mnie radka co będzie? Tor. 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 A z Barkiem się pewnie spróbujemy złapać w okolicach trzeciego Ironmana. O, Procent. Widzimy się na trzecim Ironmanie, bo ktoś, kto kocha Ironmana, jak ja trójkę, I to jest mo <grym> moje <grym> top 3 filmów w MCU. Będzie miło porozmawiać. Moje, mo może nawet top 2 moje. No, u mnie, mnie też może być top 2. No, to ciekawe, bo ja mam problem z tym filmem, a raczej, ale się, miałem. To u mnie z nim winić troszkę wyżej. Możliwe, że po mo czasie. Zimowy żołnierz. Ja właśnie nie byłem super fanem trzeciego Ironmana, ale kto wie, zobaczę po czasie, więc, więc fajnie. Dziękuję Radek, bardzo za gościnę. Czy, czyń honory, zacząłeś to, więc Tak jak mówiłeś, tak jak powiedziałeś, że zapowiedziałeś wszystko, ty czyniłeś honory, więc ja, mi pozostaje tylko podziękować Baetkowi za, że przyjął nasze zaproszenie i mogliśmy sobie porozmawiać, super było i widzimy się na Ironmanie na 100%, no i z Oskarem się widzę zaraz, <laughs> przy czymkolwiek, <laughs> więc dziękuję za uwagę. A, a, tak. Dzięki, cześć. Hej.